Przeczytamy z Ewangelii Jana 19 rozdział. Die Verse 17 und 18. 17 i 18 wiersz. Ewangelia Jana 19 rozdział 17 wiersz. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a po środku Jezusa. Einige von uns haben heute Vormittag eine Beerdigung besucht. Co niektórzy z nas dzisiaj z rana byli na pogrzebie. Auf dem Friedhof haben wir ein Lied gesungen. I na cmentarzu śpiewaliśmy pieśń. O Gnade Gottes wunderbar, die mich den Sünder fand. Cudowna Boża łaska ta zbawiła z grzechów mnie. Über diese Gnade Gottes wollen wir etwas nachdenken, wie sie sich am Kreuz auf Golgatha gezeigt hat. I o tej łasce Bożej chciejmy dzisiaj pomyśleć, w jaki sposób ona objawiła się na krzyżu na Golgocie. Gerade haben wir gesungen, alles hast du hingegeben, ja dich selbst zu meinem Heil. I w naszej pieśni teraz śpiewaliśmy: Ty wszystko dałeś, wszystko dałeś, nawet siebie dla mojego zbawienia. Das werden wir finden, wenn wir jetzt zum Kreuz auf Golgatha gehen. I dokładnie to znajdziemy, gdy pójdziemy pod krzyż na Golgotę. Ich möchte gerne sieben Gedanken sagen zu dem, was geschehen ist dort am Kreuz auf Golgatha. I chciałbym podzielić się z wami siedmioma myślami na temat tego, co się stało tam na krzyżu na Golgocie. Das erste und sein Kreuz tragend ging er hinaus. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce. Der Herr Jesus geht von Pilatus weg, wo er verurteilt wurde. Pan Jezus odchodzi od Piłata, gdzie został właśnie osądzony. Man hatte seinen Rücken blutig geschlagen. Ubiczowano go po jego plecach. Und er trägt sein Kreuz. Do krwi i niesie swój krzyż. Er hatte als Zimmermann gearbeitet. Pracował jako cieśla. Wie viele Balken hatte er da wohl getragen? Ile tych właśnie belek musiał nieść, nosić? Und jedes Mal wusste er, einmal werde ich mein Kreuz tragen. I dokładnie wiedział, że jeden raz będę niósł swój krzyż. Jetzt war dieser Augenblick gekommen. I dokładnie teraz, w tym momencie nadszedł ten moment. Er selbst ist der Handelnde. On sam jest tym, który działa. So stellt Johannes uns immer wieder vor. Tak nam go właśnie Jan przedstawia. Er ging hinaus aus dem Garten Gethsemane. On wyszedł z ogrodu Getsemane. Er ging hinaus von Pilatus. On odszedł, czy wyszedł od Piłata. Und jetzt geht er hinaus und trägt sein Kreuz. I teraz on idzie, dźwigając krzyż swój. Nein, er ist nicht unter der Last dieses Kreuzes zusammengebrochen. Nie, on nie załamał się pod ciężarem tego krzyża. Das sehen wir zwar in manchen Bildern in den Kirchen. To taki obraz można zauważyć na niektórych, w niektórych obrazach w kościołach. Aber das finden wir nicht in der Bibel. Ale w Biblii nigdzie nie ma tego zapisanego. Er geht hinaus aus der Stadt. On wychodzi z miasta. Und dann begegnet ihnen dieser Simon von Kyrene. I tam spotyka tego, czy spotyka ich ten Szymon Cyrenejczyk. Er kam von der Arbeit auf dem Feld. On wracał z pracy na polu. Und er begegnet diesem Zug, wo der Herr Jesus das Kreuz trägt. I on spotyka ten pochód, w którym idzie Pan Jezus i niesie krzyż swój. Und dann lässt man ihn ein Stück das Kreuz tragen. I wtedy kazano mu, aby przez chwilę poniósł ten krzyż. Wir lesen aus Markus 15, z Marka 15, Vers 21. 21 wiersz. I zmusili niejakiego Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufa, który szedł z pola i przechodził mimo, aby niósł krzyż jego. Markus teilt uns ein interessantes Detail mit. Marek dzieli się z nami ciekawym szczegółem. Er sagt, dieser Simon von Kyrene war der Vater von Alexander und Rufus. Ten Szymon Cyrenejczyk był ojcem Aleksandra i Rufa. Warum schreibt er das?
Po co on to zapisuje? Das macht nur Sinn, wenn die Briefempfänger Alexander und Rufus kannten. To ma sens tylko wtedy, jeśli ci, którzy mieli ten list otrzymać, znali tego Aleksandra i Rufa. Wenn sie sie nicht kennen würden, würde diese Erklärung keinen Sinn machen. Bo gdyby ci, którzy mieli czytać ten list, czy ten list, jeśli by tego tych dwóch nie znali, to po co by ich było wymieniać tam? Und tatsächlich finden wir wieder einen Rufus in Römer 16. A faktycznie możemy znaleźć Rufusa w Rzymian 16. Wir können davon ausgehen, dass diese Söhne von Simon von Kyrene gläubig geworden waren. Możemy wyjść z tego założenia, że tych dwóch synów tego Szymona Cyrenejczyka uwierzyło. Sie waren unter den Gläubigen, denen Markus dieses Evangelium schreibt, bekannt. Oni byli pośród tych synów, pośród tych ludzi, do których Marek napisał swoją Ewangelię. Und wenn es so war, dann liegt darin ein herrlicher Gedanke. A jeśli tak faktycznie było, to mamy w tym cudowną myśl. Da trägt der Herr Jesus sein Kreuz. Pan Jezus niesie, dźwiga swój krzyż. Und dieser Simon kommt ihm entgegen. I ten Szymon wychodzi, czy idzie mu naprzeciw. Und der Herr Jesus weiß, mein Werk am Kreuz wird nicht vergeblich sein. I Pan Jezus wie, że dzieło moje na krzyżu nie będzie daremne. Er wusste ja, dass diese Söhne sich bekehren würden. On wiedział przecież, że dwóch jego synów się nawróci. Es war eine Ermutigung für ihn auf diesem schweren Weg. I to było pokrzepieniem dla niego na tej trudnej i ciężkiej drodze. So geht der Herr Jesus diesen Weg bis zur Schädelstätte. I Pan idzie tą drogą aż do tego miejsca trupich czaszek. Und er wusste um diese Bilder des Alten Testamentes. I Pan doskonale znał te obrazy starotestamentowe. Wo mussten die Sündopfer, deren Blut ins Heiligtum gebracht werden, wurde verbrannt werden? I gdzie te ofiary musiały być zanoszone i spalane? Außerhalb des Lagers. Poza obozem. Und der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt das. I pisarz listu do Hebrajczyków wyjaśnia nam to. Deshalb hat der Herr Jesus außerhalb des Lagers gelitten, außerhalb der Stadt Jerusalem. Dlatego Pan Jezus cierpiał poza obozem, poza bramami miasta Jeruzalem. Wunderbarer Heiland. Cudowny Zbawiciel. Er wusste alles. Wiedział wszystko. Und doch geht er freiwillig diesen Weg. A jednak dobrowolnie idzie tą drogą. Der trägt sein Kreuz. Niesie, dźwiga swój krzyż. Nichts und niemand konnte ihn abhalten. Nikt i nic nie mogło go powstrzymać. Göttliche Liebe trieb ihn diesen Weg zu gehen. Boża miłość pędziła go, aby iść tą drogą. Jetzt kommt ein zweiter Gedanke. Teraz mamy przechodzimy do drugiej myśli. Vers 18, wo sie ihn kreuzigten. Gdzie go ukrzyżowali? Man legte dieses Kreuz auf den Boden. Ten krzyż położono na ziemi. Dann legte man den Verurteilten darauf. I kładziono, czy rozkładano tego osądzonego na tym krzyżu. Und dann schlug man Nägel durch die Hände und Nägel durch die Füße. Przebijano gwoździami ręce i nogi. Und dann richtete man das Kreuz auf. I wtedy stawiano krzyż. Es gibt einen Psalm, der beschreibt uns die Qualen, die damit verbunden waren. Mamy psalm, który opisuje boleści, które w związku z tym były związane. Es ist Psalm 22. Psalm 22. Wir lesen nur kurz etwas. Vers 15. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. 15. Wiersz w środku. Rozłączyły się wszystkie kości moje. Oder Vers 17 am Ende. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Albo 17. Pod koniec. Przebodli ręce i nogi moje. Welche Qualen für den Gekreuzigten. Jakież cierpienia dla tego ukrzyżowanego. Und was für ein Hass der Menschen zeigt sich darin, dass sie ihn an das Kreuz schlugen. I jakaż nienawiść ludzi, że przybili go do krzyża. Oben über das Kreuz setzen sie eine Überschrift. Na krzyżu, na górze, nad głową zawiesili napis. Jesus, der Nazareer, der König der Juden.
Jezus Nazareński, król żydowski. Einen solchen König wollten sie nicht. Takiego króla nie chcieli. Einen von Nazareth, den sie verachteten. Tego z Nazaretu, którego pogardzali, którym. Sie hatten ja gerufen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Przecież przed chwilą wołali, nie chcemy, aby ten nad nami panował. Der Herr Jesus spürte nicht nur die körperlichen Schmerzen. Pan Jezus odczuwał nie tylko cielesny ból. Er fühlte auch tief den Hass der Menschen, der sich in diesem Tun zeigte. Dobitnie odczuwał tą nienawiść, która w tych czynach się urzeczywistniła. Ein dritter Gedanke. Trzecia myśl. Jetzt folgen drei Stunden, in denen der Heiland am Kreuz hängt. Teraz mamy trzy godziny, w których Zbawiciel wisi na krzyżu. Es war von 9 bis 12 Uhr. Od 9 do 12. Drei Stunden Qualen im Körper. Trzy godziny cierpienia na ciele. Drei Stunden Qualen in der Seele, weil die Menschen ihn verspotteten. Trzy godziny cierpienia na duszy, bo ludzie go znienawidzili, znieważyli. In diesen drei Stunden sprach der Herr Jesus drei Worte. W tych trzech godzinach Pan Jezus wypowiedział trzy słowa. Und wir können nur staunen über seine Herrlichkeit. I możemy tylko patrzeć z podziwem, zadziwiając na Jego chwałę. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Das erste Wort, das er spricht am Kreuz. To są pierwsze słowa, które Pan wypowiedział na krzyżu. Zu diesen ersten drei Stunden lesen wir noch etwas aus dem Matthäus-Evangelium. Co do tych trzech godzin, przeczytajmy coś z Ewangelii Mateusza. Aus Kapitel 27, Vers 42 und 43. 27 rozdział, 42 i 3 wiersz. 42. 2 und 3, also andere hat er gerettet, mhm, ja. Dann, bis er vertraute auf Gott, der rettet ihn jetzt. Mhm. 42 wiersz. Innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest królem izraelskim. Niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niech on teraz go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Wszak powiedział, jestem Synem Bożym. Was für ein Hohn. Cóż za zniewaga. Ja, er hätte herabsteigen können vom Kreuz. Tak, on w każdej chwili mógł stąpić z krzyża. Es waren nicht die Nägel, die ihn festhielten. To wcale nie gwoździe go trzymały na tym krzyżu. Aber es war seine Liebe. Ale to była jego miłość. Er wollte, dass Sünder errettet werden können. On chciał, aby grzesznicy mogli być wybawieni. Und deshalb blieb er am Kreuz. I dlatego pozostał na tym krzyżu. Er hatte Menschen gerettet und gesund gemacht. On ratował ludzi, on ich uzdrawiał. Aber er wollte mehr. Ale on chciał czegoś więcej. Er wollte das Erlösungswerk vollbringen. On chciał dokonać dzieła zbawienia. Er hätte sich selber retten können. Przecież mógł sam siebie wyratować. Und dann wären wir alle verloren. A wtedy my wszyscy bylibyśmy zgubieni. Aber er wollte dich und mich retten. Ale on chciał ciebie i mnie wyratować. Und deswegen blieb er am Kreuz. I dlatego pozostał na krzyżu. Und dann muss er erleben, wie man das Liebste, was er hatte, das Kostbarste, was er besaß, wie man es in den Schmutz zog. I musiał przeżyć, jak to, co najkosztowniejsze, to, co się ma najcenniejszego, jest zabrudzone, zbrudzone. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn begehrt. Zaufał Bogu, niech go wybawi, jeśli ma w nim upodobanie. Unerschütterlich vertraute er auf Gott. A przecież tak jak on, to nikt Bogu nie ufał. Und er wusste, dass Gott ihn begehrt, dass Gott wohlgefallen an ihm hat. I on doskonale wiedział, że Bóg ma w nim upodobanie. Das macht man lächerlich. Z tego się śmiano. Was für ein Schmerz für den Heiland. Cóż za ból dla Zbawiciela. Das waren die drei Stunden, wo es hell war. To były te trzy godziny, gdzie było jasno. Jetzt kommt der vierte Gedanke. I czwarta myśl. Es folgen noch drei Stunden. Są jeszcze kolejne trzy godziny. Mittags, wo die Sonne am hellsten scheint, wird es auf einmal dunkel. W południe, gdzie słońce świeci najjaśniej, nagle
stała się ciemność. Und dann kommen die drei Stunden der Finsternis. I teraz nadchodzą trzy godziny ciemności. Dunkelheit umhüllt den Heiland. Ciemność otacza, ogarnia, otacza Zbawiciela. Und ein heiliger Gott straft ihn der Sünde wegen. I święty Bóg karze go z powodu grzechów. Es waren diese drei Stunden, to były te trzy godziny, in denen der Heiland beladen war mit unseren Sünden. W których Zbawiciel był obciążony naszymi grzechami. Nicht vorher und nicht nachher. Nie wcześniej, ani nie później. Aber in diesen drei Stunden. W tych trzech godzinach ciemności. Wie viele Sünden kamen da zusammen? Ile tam grzechów się zebrało? Und der Herr Jesus hat die Strafe für sie alle getragen. I Pan Jezus poniósł karę za nie wszystkie. Aber er war dort nicht nur mit unseren Sünden beladen. Ale on był tam nie tylko obciążony naszymi grzechami. Er wurde auch zur Sünde gemacht. On tam został grzechem uczyniony. Gott hat ihn behandelt, als wäre er die Sünde in Person. Bóg potraktował go tak, jak to gdyby on stał się, jakby grzech się w nim spersonifikował. Das sagen wir in aller Ehrfurcht. I mówimy to z całą ostrożnością. Aber das liegt darin, er wurde zur Sünde gemacht. Ale właśnie tu jest ten sens, że on został tym grzechem uczyniony. Wir stehen einfach mit Abstand davor. I stajemy przy tym, jak gdyby z oddali. Was hat der Herr Jesus dort gelitten? Cóż Pan Jezus tam cierpiał? Am Ende dieser drei Stunden ruft er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Pod koniec tych trzech godzin Pan Jezus woła: Boże mój, czemu mnie opuściłeś? Nur zweimal lesen wir das in den Evangelien, dass der Herr Jesus sagt: mein Gott. Tylko dwa razy czytamy w Ewangeliach te słowa, które wypowiada Pan, słowa, że Pan Jezus wypowiada: Boże mój. Normalerweise sagt er immer: mein Vater. Za każdym razem wcześniej Pan Jezus mówił: Ojcze mój. Auch in Gethsemane hat er gebetet: Vater, wenn es möglich ist. Również i w ogrodzie Getsemane modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe. Aber hier am Kreuz, da ruft er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ale tu na krzyżu woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Und noch einmal sagt er das, nämlich in Johannes 20. Jeszcze raz to mówi w Jana 20. Als er Maria begegnet in diesem Garten. Gdy spotyka Marię w tym ogrodzie. Da sagt er: mein Gott und euer Gott. Tam mówi: do Boga mego i Boga waszego. Ja, er war in diesen drei Stunden der Finsternis von Gott verlassen. Tak, w tych trzech godzinach ciemności on został opuszczony przez Boga. In einem Psalm lesen wir, David hat das erfahren. W jednym z psalmów czytamy, że Dawid tego doświadczył. Ich glaube, es ist Psalm 37. Myślę, że jest to 37 psalm. David dichtet diesen Psalm als alter Mann. Ten psalm napisał Dawid jako starszy już człowiek. Und er sagt in Vers 25: ich war jung. I pisze 25 wiersz: byłem młody i zestarzałem się. Und ich bin auch alt geworden. Byłem młody i zestarzałem się. Und dann blickt er zurück auf diese Erfahrung in seinem Leben. I jak gdyby patrzy na to, czego doświadczył w swoim życiu. Und er sagt: nie sah ich den Gerechten verlassen. I mówi: nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony. Aber der Herr Jesus, der einzige wirklich Gerechte. Ale Pan Jezus, ten jedyny prawdziwie sprawiedliwy, war in diesen drei Stunden von Gott verlassen. W tych trzech godzinach był opuszczony przez Boga. Er hat in diesen drei Stunden erlebt, was der zweite Tod bedeutet. On w tych trzech godzinach przeżył, co oznacza druga śmierć. Was bedeutet der zweite Tod? A co to oznacza ta druga śmierć? Ewig getrennt von Gott. Na wieki opuszczony czy odłączony od Boga. Das werden die Menschen in der Hölle erleben. Właśnie w piekle to odczują ludzie, przeżyją to. Tod bedeutet Trennung. Bo śmierć oznacza odłączenie. Der natürliche Tod. Naturalna śmierć. Ist die Trennung von
Körper auf der einen Seite und Geist und Seele auf der anderen Seite. Jest odłączeniem z jednej strony ciała od ducha i duszy. Der Körper liegt und wird beerdigt, Seele und Geist gehen in das Totenreich. Ciało leży tutaj na ziemi i jest pogrzebane, a duch i dusza idą do królestwa umarłych. Der zweite Tod bedeutet ewige Trennung von Gott. A druga śmierć oznacza wieczne odłączenie od Boga. Und der Herr Jesus hat erlebt, was verlassen sein von Gott bedeutet. I Pan Jezus doświadczył tego, co oznacza być opuszczonym przez Boga. Nicht umsonst wurde es dunkel in diesen drei Stunden. Ta ciemność w tych trzech godzinach nie stała się od tak sobie. Es waren wirklich Finsternis, auch im Blick auf das, was der Herr Jesus erlebt hat. To była faktycznie ciemność i również w stosunku do tego, co Pan Jezus przeżył. Gott ist Licht. Bóg jest światłem. Aber hier hat er sich abgewendet. Ale tutaj odwrócił się. Aber wir erkennen noch etwas. Ale jeszcze coś możemy tutaj poznać. Gott hat Finsternis über diese Szene gelegt. Bóg położył ciemność na tą scenę, weil wir das nicht begreifen können, was dort geschehen ist. Bo nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co tam się wydarzyło. Wir können nur sagen, Anbetung dir, dem Lamm Gottes. Możemy tylko wypowiedzieć te słowa: Tobie niech będzie uwielbienie, Baranku Boży. Anbetung dir, der du unsere Sünden getragen hast. Tobie, który niosłeś nasze grzechy. Anbetung dir, der du zur Sünde gemacht wurdest. Uwielbienie Tobie, który grzechem został, który zur Sünde gemacht, który grzechem zostałeś uczyniony. Ein fünfter Gedanke. Piąta myśl. Das Werk war vollbracht. Dzieło zostało dokonane. Die drei Stunden der Finsternis waren vorüber. Te trzy godziny ciemności skończyły się. Insgesamt hing der Heiland nun schon sechs Stunden am Kreuz. W sumie Zbawiciel wisi już 6 godzin na krzyżu. Drei Stunden von 9 bis 12. 3 godziny od 9 do 12. Und wieder drei Stunden von 12 bis 15 Uhr. I znowu 3 godziny od 12 do 15. Und jetzt tut noch etwas. I teraz coś jeszcze ma miejsce. Der sagt, mich dürstet. Mówi, pragnę. Hatte er Durst? Czy miał to pragnienie, żeby się... Po prostu, czy miał to pragnienie? Auf jeden Fall. Na pewno. Sechs Stunden am Kreuz, da hatten die Gekreuzigten schrecklichen Durst. 6 godzin na krzyżu, to ci, którzy bywali, czy byli ukrzyżowani, mieli potworne pragnienie. Aber hat er deshalb, weil er Durst hatte, gesagt, mich dürstet? Ale czy właśnie z tego cielesnego pragnienia Pan Jezus wypowiedział te słowa pragnę? Nein. Nie. Er wusste, er würde jetzt sein Leben geben. On wiedział, że teraz odda swoje życie. Da brauchte er nichts mehr gegen seinen Durst. To w tym momencie, w tej chwili nie potrzebował nic, żeby zaspokoić swoje pragnienie. Warum hat er gesagt, mich dürstet? Dlaczego wypowiedział te słowo pragnę? Johannes sagt es uns in Vers 28. Możemy to dokładnie przeczytać w 28 wierszu. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. Er wollte auch in diesem Punkt die Schrift erfüllen. Również i w tym punkcie on chciał wypełnić pismo. Was für ein wunderbarer Gehorsam. Cóż za wspaniałe posłuszeństwo. Auch in dieser schrecklichen Situation dort am Kreuz dachte er an dieses Schriftwort. Również i w tej strasznej sytuacji na krzyżu on miał na myśli te pisma. Und damit sich diese Schrift erfüllt, sagte er, mich dürstet. I aby się te pisma wypełniły, on powiedział: pragnę. Man gibt ihm etwas zu trinken. Dano mu coś do picia. Und dann gibt der Heiland sein Leben. I wtedy Pan Jezus ten Zbawiciel oddaje swoje życie. Niemand konnte sein Leben von ihm nehmen. Nikt nie mógł zabrać mu tego życia. Alles andere hatten die Menschen ihm abgenommen. Wszystko inne ludzie mu zabrali. Seine Kleider. Jego szaty. Aber sein Leben konnten sie ihm nicht nehmen. Ale jego życia nie mogli mu zabrać. Er starb als Mensch.
On zmarł jako człowiek. Aber es liegt noch ein Gedanke darin. W tym mamy jeszcze jedną myśl. Kein Mensch hat das Recht, seinem Leben ein Ende zu machen. Żaden człowiek nie miał prawa do tego, by zakończyć jego życie. Es gibt nur einen, der das Recht über Leben und Tod hat. Jest tylko jeden, który ma prawo do życia i śmierci. Und das ist Gott. I tym kimś jest Bóg. Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, ist es Mord. Jeśli człowiek zabiera sobie życie, to jest to mord. Weil der Mensch das Recht nicht dazu hat. Bo człowiek nie ma prawa do tego, by zabrać życie. Aber der Herr Jesus war Gott. Ale Pan Jezus był Bogiem. Und in seiner göttlichen Macht und Kraft gab er sein Leben. I w swojej boskiej mocy i sile dał swoje życie. Was für eine wunderbare Person. Cóż za cudowna osoba. Er ist nicht gestorben, weil er zu schwach war. On nie zmarł dlatego, że był już tak bardzo słaby. Er ist nicht gestorben als Folge der Kreuzigung. On nie zmarł w następstwie ukrzyżowania. Nein, er rief mit lauter Stimme. On zawołał głośnym, doniosłym głosem. Und dann gab er sein Leben. I wtedy oddał swoje życie. Und damit war alles vollbracht. I tu, w tym momencie, wszystko zostało wykonane. Satan sagt im Buch Hiob etwas, was zutrifft, was stimmt. Szatan wypowiada pewne słowa w księdze Hioba, które się zgadzają. Im Buch Hiob in Kapitel 2. W księdze Hioba, drugi rozdział. Vers 4. Czwarty wiersz. Na to szatan odpowiedział panu mówiąc: skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek odda za swoje życie. Der Mensch tut alles, um das Leben zu bewahren. Człowiek zrobi wszystko, by zachować życie. Er ist bereit, alles hinzugeben, nur damit er das Leben rettet. Gotowy jest uczynić i dać wszystko, aby utrzymać, uratować swoje życie. Und was hat der Heiland getan? A co uczynił Zbawiciel? Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Dobrowolnie oddał swoje życie. Er hat den Tod geschmeckt als Lohn der Sünde. On zasmakował śmierci jako zapłaty za grzech. Und die Bibel ist sehr genau. A Biblia jest bardzo precyzyjna. Wir lesen ja in 1. Thessalonicher 5, dass der Mensch besteht aus Körper, Geist und Seele. W 1. Thessaloniczan 5 czytamy, że człowiek składa się z ciała, z ducha i duszy. Als der Herr Jesus den Jüngern auf dem Obersaal das Brot gab, gdy Pan Jezus swoim uczniom w tej górnej sali podał chleb, da sagt er, dieses Brot, das spricht von meinem Leib, der für euch gegeben wird. To mówi, że ten chleb mówi o ciele moim, które za was jest dawane. Hier am Kreuz sagt der Herr Jesus: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Tutaj na krzyżu Pan Jezus mówi: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mojego. Und in Jesaja 53 lesen wir: Er hat seine Seele ausgeschüttet in den Tod. A w Izajasza 53 czytamy, że swoją duszę wylał na śmierć. Ja, der Herr Jesus ist wirklich gestorben. Tak, Pan Jezus naprawdę zmarł. In Ehrfurcht sagen wir, mehr konnte er nicht geben als sich selbst. W tej wielkiej bojaźni możemy powiedzieć, więcej nie mógł dać niż siebie samego. Es liegen noch viele Gedanken darin. W tym jest jeszcze wiele różnych, wiele myśli. Einen möchte ich gern noch vorstellen. I jedną z nich chciałbym wam jeszcze przedstawić. Im Alten Testament konnte ein Israelit Gott ein Opfer bringen. W Starym Testamencie Izraelita mógł przynieść Bogu ofiarę. Dann gab es welche, die waren nicht so reich. Byli tacy Izraelici, którzy nie byli majętni. Und Gott kam ihnen entgegen. I Bóg wyszedł im naprzeciw. Und er gab ihnen die Möglichkeit, eine Taube zu opfern. I dał im możliwość, by ofiarowali gołąbka. Das ist ein relativ kleines Tier. To jest dość małe zwierzę. Hat nicht so einen hohen Wert. Nie jest wartościowe. Aber Gott nahm es an. Ale Bóg to przyjmował, przyjął. Aber es konnte sein, dass einer etwas wohlhabender war. Ale mogło też tak być, że komuś się lepiej powodziło. Und er sagte, ich möchte Gott etwas bringen. I ten ktoś powiedział, chciałbym coś Bogu przynieść. Aber es soll mehr sein als eine Taube. Ale chcę, by było to więcej niż gołąbek. Er konnte Gott ein Schaf oder eine Ziege bringen. Mógł przynieść Bogu owcę albo koźlę. Das Tier war größer. To zwierzę było większe. Wir können uns vorstellen eine Taube auf dem Altar. Możemy sobie wyobrazić gołąbka na ołtarzu. Und es dauert nicht lange, dann ist vom Zollfeuer alles verzehrt. Nie trwało długo i wszystko było strawione przez ogień.
beim Schaf dauert es schon länger. Przy wypadku owcy już musiało to dłużej trwać. Aber es konnte sein, dass der Israelit noch wohlhabender war. Ale mogło tak być, że ten Izraelita był jeszcze bogatszy. Er wollte Gott ein größeres Opfer bringen. I chciał przynieść Bogu jeszcze większą ofiarę. Da konnte er Gott ein Rind bringen. Wtedy mógł przyprowadzić Bogu woła. Und Gott nahm es an und roch den lieblichen Geruch. I Bóg to też przyjmował i odczuwał tą woń przyjemną. Das war nicht in einer Minute vorbei. I to zwierzę nie spalało się w minutę. Und der Wert dieses Opfers war höher als der Wert der Taube. I ofiara złożona z tego wołu była większej wartości niż gołąbka. Aber hier sehen wir, ale tutaj widzimy, wie der Herr Jesus sein Leben gibt. Jak Pan Jezus daje swoje życie. Und wir staunen über den Wert. I możemy być zadziwieni wartością tej ofiary. Ta wartość jest we wspaniałości Jego osoby. Rein, heilig, sündlos. Czysty, święty, bez grzechu. In allem nur das getan, was Gott gefiel. We wszystkim wykonywał tylko to, co się Bogu podobało. Jahrelang hat er hier auf dieser Erde seinem Gott Freude gemacht. Przez lata tutaj na tej ziemi wypełniał czy napełniał Boga radością. Und dann gibt er sich selbst, diese herrliche Person. I daje samego siebie, ta cudowna osoba. Und wie groß ist der Wert dieses Opfers? Jak wielka jest wartość tej ofiary? Überleg mal kurz. Pomyślmy. Wie viele Menschen werden einmal im Himmel sein? Ilu ludzi będzie kiedyś w niebie? Wir wissen es nicht. Nie wiemy. Wir können es uns auch nicht vorstellen. Nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić. Aber die Offenbarung sagt zehntausende mal zehntausende und tausende mal tausende. Ale w objawieniu czytamy dziesiątki tysięcy i tysiące razy tysiące. Aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk, jeder Nation. Z każdego plemienia, narodu i języka. Wie viele Menschen werden einmal auf der neuen Erde leben? Ilu ludzi będzie żyło kiedyś na nowej ziemi? Erlöste Menschen. Wybawionych ludzi. Ich weiß es nicht. Nie wiem. Aber eins weiß ich. Ale jedno wiem. Jeder einzelne ist erkauft durch dieses Opfer. Każdy pojedynczy jest wykupiony tą właśnie ofiarą. Und das gibt uns einen Eindruck, wie wertvoll dieses Opfer für Gott sein muss. I to nam może dać wyobrażenie, jak jest ta ofiara cenna przed Bogiem. Kein Mensch kann das Lösegeld für seinen Bruder bezahlen. Żaden człowiek nie jest w stanie dać okupu za brata swego. Es ist zu teuer, zu groß, zu wertvoll. Jest to zbyt drogie, zbyt kosztowne, zbyt cenne. Aber unzählbare Mengen sind erkauft durch dieses Opfer. Ale niezliczone ilości ludzi są wykupione przez tą ofiarę. Weil der Herr Jesus sein Leben in den Tod gab. Ponieważ Pan Jezus swoje życie dał w śmierć. Wir haben fünf Punkte gesehen. Widzieliśmy pięć punktów. Erstens, er geht und trägt sein Kreuz. Po pierwsze, on szedł i niósł swój krzyż. Zweitens, die Menschen kreuzigen ihn. Po drugie, ludzie go ukrzyżowali. Drittens, die ersten drei Stunden der am Kreuz. Po trzecie, pierwsze trzy godziny na krzyżu. Viertens, die drei Stunden der Finsternis. Czwarte, trzy godziny ciemności. Fünftens, er gibt sein Leben in den Tod. Po piąte, on daje swoje życie w śmierć. Jetzt möchte ich noch zwei Punkte ergänzen. I jeszcze dwa punkty do tego. Jetzt hängt der Heiland am Kreuz. Teraz Zbawiciel wisi na krzyżu. Er ist gestorben. Zmarł. Ein Soldat kommt. Przychodzi żołnierz. Und er hat einen Auftrag. I ma zadanie. Er soll die Beine der Gekreuzigten brechen. Ma połamać nogi tych, którzy są ukrzyżowani. Dann würde der Tod eintreten. Sie würden schnell ersticken. To wtedy szybciej umrą. Po prostu uduszą się. Und dann kommt er zu dem Kreuz in der Mitte. I podchodzi pod krzyż na środku. Und dann sagt die Bibel, er sah etwas. I Biblia mówi, zobaczył coś. Er sah, dass Jesus schon gestorben war. Zobaczył, że Jezus już umarł. Was für ein Anblick. Cóż za widok. Dein und mein Heiland. Twój i mój Zbawiciel. Er hängt am Kreuz gestorben. Wisi zmarły na krzyżu. Was tut dieser Soldat dann? Co czyni ten żołnierz? Er nimmt seinen Speer und durchbohrt seine Seite. Bierze włócznię i przebija jego bok. Eine letzte Tat des Hasses der Menschen. Ostatni czyn nienawiści człowieka. Warum lässt Gott das zu?
Dlaczego Bóg do tego na to pozwolił? Er möchte uns ein Zeichen geben. Bóg chciał dać nam znak. Ein Zeichen für das, was durch das Werk des Herrn Jesus am Kreuz geschehen ist. Znak tego, co wydarzyło się przez dzieło Pana na krzyżu. Aus der Seite des Heilands kommen Blut und Wasser. Z boku Zbawiciela wypływa krew i woda. Und das Blut spricht davon, dass Sühnung geschehen ist. Krew mówi o tym, że dokonało się ubłaganie. Gott ist völlig zufriedengestellt im Blick auf die Sünde. I Bóg jest w pełni usatysfakcjonowany czy zadowolony z tej ofiary. Aber es kam auch Wasser heraus. Ale wyszła też i woda. Und das spricht von Reinigung. I to mówi nam o oczyszczeniu. Es ist Reinigung von den Sünden möglich. To oczyszczenie z grzechów jest możliwe. Das sind die Ergebnisse des vollbrachten Werkes des Herrn Jesus. To są te rezultaty dokonanego dzieła Pana na krzyżu. Und davon wollte Gott ein Zeugnis geben. I Bóg chciał dać świadectwo temu. Diese Tat des Soldaten war nicht nötig, um das Werk komplett zu machen. Ten czyn, to przebicie tego żołnierza nie było konieczne, aby ta ofiara była dokonana. Das Werk hatte Herr Jesus vollbracht. To dzieło, tego dzieła dokonał sam Pan Jezus. Aber Gott ließ es zu, um dieses Zeichen zu geben. Ale Bóg pozwolił, aby on przebił ten bok, aby dać znak. Und Johannes, der greift das auf in 1. Johannes Kapitel 5. I Jan o tym pisze w 1. Jana 5. Und er sagt, es ist ein dreifaches Zeugnis. I mówi, że to jest trzykrotne świadectwo. 1. Johannes 5, Vers 7 und 8. 7 i 8 wiersz. Albowiem trzech jest świadków, duch i woda i krew, a ci trzej są zgodni. Er hatte diese drei Zeugen vorher schon mal genannt. Już wcześniej wymieniał tych trzech świadków. In Vers 6. W wierszu 6. Und da hatte er gesagt, erst vom Wasser gesprochen. I tam mówił najpierw o wodzie. Dann vom Blut. Potem w krwi. Und dann vom Geist. I potem o duchu. Und das ist die historische Reihenfolge. To jest historyczna kolejność. Wasser und Blut kamen aus der Seite des Heilandes. Woda i krew wyszły z boku Pana. Und der Heilige Geist kam 50 Tage später. A Duch Święty przyszedł, czy zstąpił 50 dni później. Aber dann dreht er die Reihenfolge um. Ale w kolejnym wierszu odwraca kolejność. Und in Vers 8 sagt der Geist, Wasser und Blut. I mówi Duch, Woda i Krew. Und ich meine, er dreht es um, um uns zu zeigen, dass das Zeugnis des Heiligen Geistes das größte Gewicht hat. I myślę, że chce nam tutaj pokazać, aby odwraca tą kolejność, aby nam pokazać, że świadectwo Ducha Świętego ma największą wartość. Der Heilige Geist bezeugt uns, dass durch das Werk des Herrn Jesus Sühnung geschehen ist. Duch Święty nam poświadcza, że przez dzieło Pana dokonało się ubłaganie. Und er bezeugt, dass durch das Werk des Herrn Jesus Reinigung möglich ist. I że przez dzieło Pana jest możliwe oczyszczenie. So sind diese drei Zeugen einstimmig. I tych trzech świadków jest zgodnych. Das gibt uns eine wunderbare Sicherheit. To daje nam cudowną pewność. Und jetzt möchte ich einen letzten Aspekt sagen. I ostatni aspekt, który chciałbym wskazać. Dazu lesen wir einen Vers aus Matthäus 27. Mateusz 27. Mateusz 28. 28. Vers 5. Piąty wiersz. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Es ist der Tag der Auferstehung. To jest dzień zmartwychwstania. Jesus lebt. Jezus żyje. Aber was sagt der Engel? Ale co mówi anioł? Ich weiß, ihr sucht Jesus den gekreuzigten. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Er war doch der Auferstandene. Przecież on zmartwychwstał. Er lebte. On żył. Er hatte einen neuen Körper. Miał nowe ciało. Diesen Auferstehungsleib. To ciało zmartwychwstania. Aber er bleibt Jesus der gekreuzigte. Ale on pozostaje tym Jezusem ukrzyżowanym. Es gibt noch zwei andere Beispiele, wo die Bibel so ähnlich spricht. Są jeszcze dwa przykłady, gdzie Biblia mówi podobnie. Es gab einen Abend. Był wieczór. Kurz vor der Kreuzigung. Krótko przed ukrzyżowaniem. Wo der Herr Jesus in diesem Haus in Betanien war. Gdzie Pan Jezus był w tym domu w Betanii. Wo man ihm ein Abendessen gemacht hatte. Gdzie przygotowano dla niego wieczerzę.
Es war dieser Abend, wo Maria ihn salbte. I to był, to był ten wieczór, gdzie go Maria namaściła. Und dann beschreiben uns die Evangelisten die Gäste bei diesem Abendessen. I ewangeliści opisują nam gości, którzy też byli na tej kolacji. Und einer, der hatte sogar sein Haus zur Verfügung gestellt. Jeden z nich dał swój dom do dyspozycji. Das war Simon der Aussätzige. To był ten Szymon trędowaty. War der noch aussätzig? Czy on był jeszcze ciągle trędowaty? Nein, sonst hätte er nicht dabei sein können. Nie, bo jeśli by był trędowaty, to nie mógłby w tym uczestniczyć. Sonst hätte man nicht bei ihm im Haus ein Abendessen haben können. Nie można by jeść w jego domu kolacji. Aber er war es wohl einmal gewesen. Ale był kiedyś trędowaty. Das blieb sein Erkennungsmerkmal. To zostało jego cechą charakterystyczną. Nicht der Simon von Kyrene, den hatten wir schon mal. Nie Szymon Cyrenejczyk, sondern Simon der Aussätzige. Ale Szymon trędowaty. Da war noch einer. Jeszcze jeden. Lazarus der Gestorbene. Łazarz, który zmarł. Er war nicht mehr tot. Przecież on nie był zmarły. Der Herr Jesus hat ihn auferweckt. Pan go wzbudził. Aber er wird so beschrieben. Ale tak jest opisany. Lazarus der Gestorbene. Łazarz umarły. Er war tot gewesen. O tak, on umarł. Und so kannte man ihn, Lazarus, der gestorben. On był tym umarłym i tak go też znano. Und jetzt sagt der Engel über den Herrn Jesus, er ist Jesus, der gekreuzigte. I teraz tak mówi ten anioł, szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Ja, er lebt. Tak, on żyje. Er ist jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes. On jest teraz uwielbiony po prawicy Bożej. Er wird einmal wiederkommen als König der Könige und Herr der Herren. On kiedyś przyjdzie jako król królów i pan panów. Aber er wird nie aufhören, Jesus der Gekreuzigte zu sein. Ale nigdy nie przestanie być tym Jezusem ukrzyżowanym. Und ich möchte zwei Szenen vorstellen, die uns das zeigen, was das bedeutet. Chciałbym dwie sceny przedstawić, które nam pokazują, co to znaczy. Da tritt der Herr Jesus in Johannes 20 in die Mitte der Jünger. Jana 20, Pan przychodzi w pośrodku staje w pośrodku uczniów. Und er sagt ihnen Friede euch. I mówi do nich pokój wam. Und was tut er dann? I co czyni? Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Pokazuje im ręce i bok. Das ist Jesus der gekreuzigte. To jest ten Jezus ukrzyżowany. Ja, er lebte, aber er zeigt ihnen diese Erinnerungen an das Kreuz. Tak, on teraz żyje, ale pokazuje im te znaki przypominające jego śmierć. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Uradowali się uczniowie, gdy ujrzeli Pana. Dann denken wir an Offenbarung 5. Objawienie 5. Das Lamm inmitten des Thrones. Baranek pośrodku trony. Und die entrückten Gläubigen umgeben dieses Lamm. I pochwyceni wierzący otaczają tego baranka. Und dann sieht Johannes dieses Lamm. I Jan widzi tego baranka. Ja, es steht inmitten des Thrones. On stoi pośrodku tronu. Aber es ist ein Lamm wie geschlachtet. Ale jest to baranek jak zabity. Ja, der Herr Jesus ist im Zentrum der Macht und der Herrlichkeit. Tak, Pan Jezus jest w centrum mocy i chwały. Aber er hört nicht auf, Jesus der Gekreuzigte zu sein. Ale on nie przestaje być Jezusem ukrzyżowanym. Übrigens, am Kreuz war er in der Mitte. Tak poza tym, na krzyżu był pośrodku. In Johannes 20 ist er in der Mitte. W Jana 20 też jest pośrodku. In Offenbarung 5 ist er in der Mitte. W Objawieniu 5 rozdział też jest pośrodku. Und wenn er dann sichtbar kommt auf diese Erde. I gdy jako widzialnie przyjdzie na tą ziemię, dann kommt er inmitten seiner Heiligen. To on przyjdzie po środku swoich świętych. Mich bewegt das, er bleibt Jesus der Gekreuzigte. To mnie bardzo porusza, że on pozostaje tym Jezusem ukrzyżowanym. Warum wird er in der Bibel so genannt? Dlaczego jest tak nazywanym w Biblii? Ich glaube, ein Grund ist folgender. Myślę, że jeden powód jest następujący. Wir sollen nie vergessen. Nigdy nie powinniśmy zapominać, was er dort am Kreuz auf Golgatha gelitten hat. Jak albo co on wycierpiał tam na krzyżu Golgoty. Wir sollen nie vergessen, dass er für uns litt und starb dort am Kreuz auf Golgatha. Nie powinniśmy nigdy zapominać, że on tam dla nas czy za nas zmarł i cierpiał. So haben wir etwas diese Situation dort am Kreuz angeschaut. I oglądaliśmy co nieco tą sytuację na krzyżu. Und wir haben
darin sieben Gedanken gehabt. I wymieniliśmy 7 myśli z tym związanych. Und ich würde gerne jetzt noch 7 Stellen lesen. I chciałbym jeszcze przeczytać 7 miejsc, die uns etwas zeigen, was dieses Kreuz für den Herrn Jesus bedeutete. Które pokażą nam, co ten krzyż oznaczał dla Pana Jezusa. Wir haben etwas über die äußeren Ereignisse nachgedacht. Rozmyślaliśmy teraz o tych zewnętrznych okolicznościach. Wir könnten in den Psalmen etwas von den Empfindungen des Herrn Jesus finden. W psalmach mogliśmy widzieć coś o odczuciach Pana Jezusa. Aber es gibt auch einige Stellen, auch in den Briefen, ale są miejsca w listach, die erklären uns lehrmäßig etwas, was dieses Kreuz für den Herrn Jesus gewesen ist. Które wyjaśniają nam, czym był ten krzyż dla Pana Jezusa. Ich fange an mit einer Stelle aus Johannes 12. Rozpocznijmy z Jana 12. Da spricht der Herr Jesus selbst. Tam sam Pan Jezus mówi. Er sagt in Vers 32, lies mal Vers 32 und 33. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin. 12:32. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę, a to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Da spricht der Herr Jesus vom Kreuz. Tutaj Pan Jezus mówi o krzyżu. Ohne das Wort Kreuz zu erwähnen. Nie wymieniając słowa krzyż. Aber er sagt, ich werde von der Erde erhöht. Będę wywyższony ponad ziemię. Was bedeutet das, von der Erde erhöht? Co to oznacza być wywyższonym czy podwyższonym nad ziemię? Es bedeutet, wir wollen ihn nicht haben. To oznacza, nie chcemy go. Wir haben für ihn keinen Platz auf dieser Erde. Nie ma dla niego miejsca na tej ziemi. Wir erhöhen ihn auf das Kreuz. Podniesiemy czy podwyższymy go na krzyżu, na krzyż. So fing das Leben des Herrn Jesus auf der Erde an. Tak się rozpoczęło życie Pana Jezusa na tej ziemi. Kein Platz in der Herberge. Nie było miejsca dla niego w gospodzie. Und so war das Ende des Lebens des Herrn Jesus. Taki był koniec życia Pana Jezusa. Hinausgeworfen von der Erde. Wyrzucony z ziemi. Aber der Himmel nahm ihn noch nicht auf. Ale niebo jeszcze go nie przyjęło. Ja, der Herr Jesus hat das tief empfunden, was dieses Erhöhen von der Erde bedeutet. Pan Jezus głęboko to odczuł, co oznaczało to podniesienie. Er hat diese Ablehnung gefühlt. On odczuł to odrzucenie. Aber er sagt auch, ale on też mówi, wenn das so weit ist, dann werde ich alle zu mir ziehen. Jeśli tak daleko to dojdzie, to pociągnę wszystkich. An meiner Person entscheidet es sich. To wszystko decyduje się na mojej osobie. Gehst du ewig verloren oder bist du ewig gerettet? Czy idziesz na wieczne zginienie, czy na wieczne zbawienie? Das Angebot geht an alle. Ta oferta jest dla wszystkich. Aber nur wer ihn annimmt, wird gerettet. Ale tylko ten, kto go przyjmie, będzie zbawiony. Eine Stelle aus dem Galaterbrief. Miejsce drugie z Galacjan. Kapitel 3, Vers 13. 3:13. Christus hat uns losgekauft, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Überleg dir das mal. Przemyślmy sobie to. Der Heiland ist ein Fluch geworden. Zbawiciel stał się przekleństwem. Warum sagt Paulus das hier? Dlaczego Paweł tu to pisze? Er macht deutlich, wie sehr das Gesetz zu Ende gekommen ist in dem Herrn Jesus. On dobitnie tu podkreśla, jak daleko w Panu Jezusie poszedł zakon. Zakończył się zakon. Pan Jezus ten zakon jak gdyby odłożył na bok. Wiecie, co mówi zakon? Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I teraz wisi na krzyżu ktoś, który jest święty i czysty. Der ist überhaupt kein Fluch. On nie jest przekleństwem. Der ist vollkommen. On jest doskonały. Rein, ohne Sünde. Czysty, bez grzechu. Und trotzdem sagt das Gesetz, der ist auch verflucht. A mimo tego zakon mówi, on jest przeklęty.
merken wir, wie das Gesetz zu Ende kommt im Blick auf Christus? Czy widzimy, jak zakon nie ma już dalej miejsca mocy, jeśli chodzi w przełożeniu na Chrystusa? Es trifft eine völlig falsche Aussage. To jakby dotyka błędnej wypowiedzi. Und deswegen sagt Paulus, Christus ist das Ende des Gesetzes. I dlatego Paweł mówi, Chrystus jest końcem zakonu. Und doch hat der Jesus das tief empfunden. A jednak Pan Jezus dogłębnie to odczuł. Wenn er dort am Kreuz hängt, gdy wisiał tam na krzyżu, dann ist er ein Fluch für uns geworden. Stał się dla nas czy za nas przekleństwem. 1 Petrus 2, 1 Piotra 2, vers 24. 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewie, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Der Jesus war am Kreuz der Sündenträger. Pan na krzyżu był tym, który niósł grzechy. Und zwar in den drei Stunden der Finsternis. Mianowicie w tych trzech godzinach ciemności. Manchmal singen wir das, auf dir all unsere Sünden lagen. Czasem to możemy wyrażać w pieśni. Na tobie były wszystkie nasze grzechy. Und er hat die Strafe bekommen. I on otrzymał karę. Wisst ihr, Ananias und Safira, wiecie, Ananiasz i Safira haben gelogen. Okłamali. Und sie mussten sterben. I musieli umrzeć. Eine Lüge ist in Gottes Augen schlimm. W Bożych oczach kłamstwo jest złe. Und Gott machte ihrem Leben auf der Erde ein Ende. I Bóg zakończył ich życie na ziemi. Das ist nur ein Beispiel. To jest tylko przykład. Wie oft habe ich schon gelogen? A jak często nam zdarzyło się skłamać? Ich glaube, niemand, der hier ist, würde sagen, ich habe noch nie gelogen. Myślę, że nikt z nas, którzy tu jesteśmy, nie powie, nigdy nie skłamałem. Wenn du das sagst, dann hast du spätestens jetzt zum ersten Mal gemacht. Jeśli byś to wypowiedział, to najpóźniej teraz po raz pierwszy właśnie skłamałeś. Aber es gibt ja nicht nur Lügen. Ale tu nie chodzi tylko o kłamstwo. Böse Gedanken, złe myśli, böse Worte, złe słowa, Neid, Streit, zazdrość, kłótnia. Wie viel kommt da zusammen? Ile tutaj można wymienić? Er hat unsere Sünden getragen. On niósł nasze grzechy. Welche Sünden hat er eigentlich getragen? Jakie grzechy w zasadzie niósł? Die Sünden all derer, die durch ihn gerettet werden. Grzechy wszystkich tych, którzy przez niego są wybawieni. Nicht die Sünden der ganzen Welt. Nie grzechy całego świata. Sondern die Sünden derer, die durch ihn gerettet werden. Ale grzechy tych, którzy przez niego są zbawieni. Die hat er getragen. Te grzechy niósł. Ein Vers aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3. Jana 3, Ewangelia Jana 3. Johannes 3, Vers 14. 14 wiersz. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Der Jesus selbst greift dieses Bild aus 4. Mose 21 auf. Sam Pan Jezus sięga po ten przykład z 4 Mojżeszowej 21. Und woran denken wir bei der Schlange? A co nam przychodzi na myśl, jeśli mówimy o wężu? Der Teufel benutzte die Schlange, diabeł użył węża, um Eva zu verführen, aby zwieść Ewę. Und das Gericht über, für die Schlange war, dass sie auf den Boden kriechen musste. I sądem dla węża było to, że musiał czołgać się po ziemi. Wenn also ein Tier die Sünde deutlich macht, dann ist es die Schlange. Jeśli jakieś zwierzę ma urzeczywistnić grzech, to jest to właśnie wąż. Und so wurde der Herr Jesus zur Sünde gemacht. I tak właśnie Pan Jezus został grzechem uczyniony. Er ist die Gnade Gottes in Person. On jest łaską Bożą w osobie. Er ist die Güte Gottes in Person. On jest dobrocią Bożą. Er ist die Menschenliebe Gottes in Person. On urzeczywistnia miłość do ludzi. Das lesen wir alles im Titusbrief. To wszystko czytamy w liście do Tytusa. Die Gnade Gottes ist erschienen. Objawiła się łaska Boża. In einer Person, in dem Herrn Jesus. W osobie, w Panu Jezusie. Er ist auch die Weisheit in Person. On jest też mądrością w swojej osobie. Sprüche 8. Przypowieści 8 oder Jakobus 3. Albo Jakub 3. Aber am Kreuz wurde er von Gott so behandelt, als wenn er die Sünde in Person wäre.
ale na krzyżu przez Boga został potraktowany tak, jak gdyby był grzechem w osobie. Wie muss denn Herrn Jesus das geschmerzt haben? Jakże musiało to boleć Pana Jezusa? Nie hatte etwas zu tun mit der Sünde. Nigdy nie miał nic do czynienia z grzechem. Und jetzt wurde er zur Sünde gemacht. A teraz został grzechem uczyniony. Ein Vers aus dem Philipperbrief. I wiersz z listu do Filipian. Kapitel 2. Drugi rozdział. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Hier sehen wir, dass das Kreuz der Höhepunkt des Gehorsams war. Tutaj widzimy, że krzyż był punktem kulminacyjnym posłuszeństwa. Der Herr Jesus wurde gehorsam. Pan Jezus był posłuszny. Das ist nicht genug, das so zu sagen. To nie wystarczy, aby tylko tak to powiedzieć. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Był posłuszny aż do śmierci. So gehorsam, dass er um jeden Preis den Willen Gottes tun wollte. Tak posłuszny, że za wszelką cenę chciał wypełnić wolę Bożą, sogar wenn es den Tod bedeutet. Nawet jeśli miało to oznaczać śmierć. Aber das ist immer noch nicht genug. Ale ciągle nie wystarcza to. Gehorsam bis zum Tod. Posłuszny aż do śmierci, sogar bis zum Tod am Kreuz. I to do śmierci krzyżowej czy na krzyżu. Diesem schmerzhaften, diesem schändlichen Tod. Do tej bolesnej, do tej hańbiącej śmierci. Wo er ein Fluch wurde. Gdzie miał zostać przekleństwem. Was für ein Gehorsam. Cóż za posłuszeństwo. Wunderbarer Heiland. Cudowny Zbawiciel. Es sind tatsächlich göttlich große Herrlichkeiten, die vom Kreuze stammen, leuchten. To są te wspaniałe, cudowne wspaniałości, które świecą z tego pnia krzyża. Und eine dieser Herrlichkeiten ist sein Gehorsam. I jedną z tych wspaniałości jest jego posłuszeństwo. Ein Vers aus Psalm 85. Wiersz z Psalmu 85. Vers 11. Güte und Wahrheit. Gnade. Ja, troje. 85:11. Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Gott ist Licht. Bóg jest światłem. Und Gott ist Liebe. I Bóg jest miłością. Und weil Gott Licht ist, muss er den Sünder richten. A ponieważ Bóg jest światłością, musi osądzić grzech. Aber weil Gott Liebe ist, ale ponieważ Bóg jest miłością, möchte er den Sünder gerne retten. Chce wyratować grzesznika. Und wie soll das gelöst werden? Jak ma być ten problem rozwiązany? Gott ist ja beides, Licht und Liebe. Bóg jest i światłością, i miłością. Kann er den Sünder retten? Czy może wyratować grzesznika? Nein, er muss ihn doch richten. Nie, musi go osądzić. Kann er den Sünder richten? Czy musi osądzić grzesznika? Nein, er ist doch Liebe, er will ihn gerne retten. Nie, on jest przecież miłością i chce go wyratować. Und dann sind diese beiden Punkte am Kreuz auf Golgatha zusammengekommen. I te dwa punkty na krzyżu na Golgocie spotkały się. Gott hat in Christus einen Weg gefunden. W Chrystusie Bóg znalazł rozwiązanie. Auf dem er seine Liebe den Menschen geben kann. W nim Bóg mógł swoją miłość dać człowiekowi, ludziom. Und es ist in völliger Übereinstimmung mit seiner Heiligkeit. I jest to w pełni zgodne z jego świętością. Und es gab nur diesen einen Weg. I była tylko ta jedna droga. Einen Weg, den Menschen sich nicht ausdenken konnten. Droga, której ludzie nie mogli sobie wymyślić czy wyobrazić. Aber einen Weg, den Gott in seinem Herzen hatte. Ale to była droga, którą Bóg miał w swoim sercu. Und diesen Weg hat es gegeben durch das Kreuz auf Golgatha. I ta droga była możliwa przez krzyż na Golgocie. Und es gibt keinen anderen Ort auf dieser Erde, wo mehr die Liebe und die Heiligkeit Gottes hervorstrahlen. I nie ma miejsca na tej ziemi, na którym by bardziej, z którego by bardziej promieniowała miłość i sprawiedliwość Boża. Keinen anderen Ort als das Kreuz von Golgatha. Nie ma innego miejsca niż krzyż Golgoty. Gott gibt seinen Sohn in das schrecklichste Gericht. Bóg daje swojego syna w ten najgorszy sąd. Was für eine Liebe. Cóż za miłość. Gott richtet seinen eigenen Sohn.
Bóg osądza swojego jedynego Syna. Was für eine Heiligkeit. Cóż za świętość. Und so sind sich Güte und Wahrheit begegnet. I ta dobroć i prawda spotkały się. Am Kreuz auf Golgatha. Na krzyżu na Golgocie. Ein letzten Vers. I ostatni wiersz. Aus Hebräer 12. Hebrajczyków 12. Vers 2. Drugi wiersz. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, przeczytam tak, jak to powinno być, który dla należnej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Ja, der Herr Jesus hat das Kreuz erduldet. Pan Jezus wycierpiał krzyż. Und er hat es getan aus Liebe. I uczynił to z miłości. Aus Liebe zu seinem Gott und Vater. Z miłości do swojego Boga i Ojca. Aber auch aus Liebe zu dir und zu mir. Ale również z miłości do ciebie i do mnie. Aber es gab etwas, das hat ihn motiviert. Ale było coś, co go motywowało. Das hat ihm auch Kraft gegeben, dieses Werk bis zum Ende auszuführen. To dodawało mu jak gdyby siły, aby tego dzieła dokonać, by to dzieło doprowadzić do końca. Und was war das? Co to było? Die vor ihm liegende Freude. To była ta radość przed nim. Es war diese Freude, zurückzugehen zum Vater. To była ta radość, że on pójdzie do Ojca. Es war diese Freude, in den Himmel zu gehen und sich zur Rechten Gottes zu setzen. To była ta radość, że wróci do nieba i siądzie po prawicy. Und der Herr Jesus hätte jeden Augenblick zurückgehen können in den Himmel. I Pan Jezus w każdej chwili swojego życia mógł wrócić do nieba. Er war passend für den Himmel. On był odpowiednim do nieba. Weil er rein, heilig ist. Bo był święty i czysty. Aber er wollte nicht zurückkehren in den Himmel ohne dieses Werk. Ale nie chciał wracać do nieba, nie wykonawszy tego dzieła. On nie chciał wracać do nieba, by wcześniej nie uczynić tego, żeby pokój z Bogiem mógł być możliwy. On klęczał w Getsemane i mówi: Ojcze, jeśli można, dann geht dieser Kelch an mir vorüber. To niech minie mnie ten kielich. Aber er wusste, es war nicht möglich. Ale wiedział, nie było takiej możliwości. Sonst hätte nie ein Sünder gerettet werden können. Bo jakby to się nie dokonało, to żaden grzesznik nie mógłby być zbawiony. Sonst hätte nie der Plan Gottes erfüllt werden können. I w inny sposób plan Boży nie mógł być wykonany. Ja, dann lag diese Freude vor ihm. Ta radość leżała przed nim. Und der Herr Jesus wollte keine Abkürzung gehen. I Pan Jezus też nie chciał iść na skróty. Versteht ihr, was ich meine? Rozumiecie, co mam na myśli? Er wollte nicht zurückgehen in den Himmel ohne den Willen Gottes auszuführen. Nie chciał iść do nieba, nie wykonawszy wcześniej woli Bożej. Vielleicht haben wir ein wenig empfunden, was das Kreuz für den Herrn Jesus bedeutete. Może mieliśmy teraz taki mały obraz tego, co krzyż oznaczał dla Pana. Wir können nur sagen, Herr Jesus, ewig sei dir Dank dafür. Możemy powiedzieć: Panie Jezu, niech ci będzie powieki dzięki za to, dass du an das Kreuz auf Golgatha gegangen bist. Że ty poszedłeś na krzyż na Golgotę. Wir haben den Herrn Jesus angeschaut am Kreuz auf Golgatha. Mogliśmy patrzeć na Pana Jezusa na krzyżu na Golgocie. Wir haben auch etwas nachgedacht darüber, was das Kreuz für ihn bedeutete. I mogliśmy rozmyślać o tym, co ten krzyż dla niego oznaczał. Und wir können nicht darüber nachdenken, ohne dass es Auswirkungen hat. I nie możemy o tym myśleć bez rezultatów tego. Eine der Auswirkungen ist, dass wir ihm danken. Jeden z tych rezultatów jest nasze dziękczynienie, nasza wdzięczność. Das haben wir eben auch getan in dem Lied, das wir gesungen haben. I dokładnie to mogliśmy uczynić w tej pieśni, którą teraz śpiewaliśmy. A wir wollen jetzt noch etwas nachdenken, was das Kreuz für eine Bedeutung hat für uns, die Glaubenden. A chcielibyśmy teraz zająć się tym, co ten krzyż oznacza dla nas wierzących. Und wir lesen zuerst eine Stelle aus Römer Kapitel 6. Rzymian 6 rozdział. Römer 6 Vers 6. Vers 6 und 7. Szósty rozdział, szósty i siódmy wiersz.
wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Was erklärt Paulus hier in Römer 6? Co Paweł wyjaśnia tutaj? Welche Bedeutung hat das Kreuz für den Glaubenden? Jakie znaczenie ma krzyż dla wierzących? Was bedeutet es, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist? Co to oznacza, że nasz stary człowiek jest wespół ukrzyżowany? Was ist das, der alte Mensch? Co to jest ten stary człowiek? Der alte Mensch ist das, was ich vor Gott war vor meiner Bekehrung. Stary człowiek to jest to, czym ja byłem przed moim nawróceniem. Jeder kann jetzt mal seinen Namen einsetzen. I każdy może teraz swoje imię tutaj wstawić. Ich setze meinen Namen ein. Ja postawię swoje. Der alte Christian. Stary Christian. Ein Sünder von Natur aus. Grzesznik z natury. Tot in Sünden und Vergehungen. Martwy w grzechach i przestępstwach. Nichts, was Gott gefallen kann. Nic, co mogłoby się w nim podobać Bogu. Unfähig mir selber zu helfen. Niezdolny, by sobie samemu pomóc. Verdorben durch und durch. Stracony na wskroś. Das war ich vor meiner Bekehrung. Takim byłem przed moim nawróceniem. Das der alte Mensch. To jest ten stary człowiek. Und was lernen wir hier? A czego tutaj się uczymy? Er ist mitgekreuzigt. On jest wespół ukrzyżowany. Mit dem Herrn Jesus am Kreuz. Z Panem Jezusem na krzyżu. Ist dieser alte Mensch gekreuzigt und er ist weg. Ten stary człowiek jest ukrzyżowany i nie ma go. So wie der Herr Jesus gestorben ist am Kreuz. Tak jak Pan Jezus zmarł na krzyżu. So ist der alte Mensch weggetan vor Gott. Tak i ten stary człowiek jest usunięty sprzed Boga. Wann ist das geschehen? Kiedy to się stało? Bei meiner Bekehrung. W momencie mojego nawrócenia. Nein, das kann nicht sein. Nie, nie może tak być. Bei der Bekehrung kann ich nicht mitgekreuzigt sein mit dem Herrn Jesus. Przy nawróceniu nie mogę być wespół ukrzyżowany z Panem Jezusem. Bei meiner Bekehrung ist der Herr Jesus nämlich nicht gekreuzigt worden. Bo gdy ja się nawróciłem, to Pan Jezus nie był wtedy ukrzyżowany. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt damals, als der Herr Jesus starb am Kreuz auf Golgatha. Stary człowiek jest wespół ukrzyżowany wtedy, gdy Pan Jezus zmarł na krzyżu na Golgocie. Da sah Gott jeden, der einmal an den Herrn Jesus glauben würde. W tym momencie Bóg widział każdego, który kiedykolwiek miał się nawrócić. Miał się nawrócić. Er kannte alle, die durch das Werk des Herrn Jesus errettet werden würden. Bóg znał wtedy każdego, kto miał być zbawiony przez krzyż. Und er hat alle ihre Sünden an ihm gerichtet. I on wszystkie ich grzechy osądził wtedy na nim. Und er rechnet uns den Tod des Herrn am Kreuz zu. I on uznaje nam jego śmierć na krzyżu. Er sagt mitgekreuzigt. I on mówi wespół ukrzyżowany. Geschehen ist das also damals, als der Herr Jesus gekreuzigt wurde. A więc stało się to wtedy, gdy Pan Jezus został ukrzyżowany. Und was hat die Bekehrung damit zu tun? A co ma z tym wspólnego ukrzyżowanie? Bei der Bekehrung. Przepraszam, nawrócenie. Bei der Bekehrung rechnet mir Gott das zu. W czasie nawrócenia Bóg mi to uznaje. Geschehen ist es damals. Stało się to wtedy. Und bei der Bekehrung wird es mir zugerechnet. A w czasie, gdy ja się nawracam, zostało to uznane. Und Gott sagt es mir dann. I Bóg mi to mówi. So sehe ich es. Ja to tak widzę. Und der alte Mensch ist weg. Starego człowieka nie ma w tym momencie dla mnie. Das, was ich eben gesagt habe über den alten Christian. To, co przed chwilą powiedziałem na temat starego Christiana, das sieht Gott nicht mehr. Tego Bóg już absolutnie nie widzi. Er hat gesagt, mitgekreuzigt. Bóg mówi, wespół ukrzyżowany. Weggetan. Usunięty. Und er sieht uns jetzt in Christus. A teraz widzi nas w Chrystusie. Das ist das erste, was Paulus hier sagt. To jest pierwszy punkt, który mówi tutaj Paweł. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Stary człowiek jest współukrzyżowany. Das ist Tatsache. To jest fakt. Und dann sagt er etwas zweites. Mówi drugi punkt. Der Leib der Sünde ist abgetan. Grzeszne ciało jest unicestwione. Dieses Wort abgetan kann man übersetzen, es ist wirkungslos gemacht. Unicestwione to oznacza nie ma mocy działania. Das sind zwei verschiedene Wahrheiten.
To są dwie różne prawdy. Das erste, meine Stellung vor Gott vor der Bekehrung ist weg. A więc moje stanowisko przed nawróceniem nie ma go już. Das zweite, der Leib der Sünde. A drugie, ciało grzeszne. Der also immer nur Sünde hervorbringen kann. A więc to ciało, z którego może tylko grzech wypływać. Der ist wirkungslos gemacht. To ciało nie ma mocy działania. Der ist abgetan. To ciało jest unicestwione. Vor unserer Bekehrung konnten wir nichts anderes als sündigen. Przed naszym nawróceniem nie mogliśmy nic innego, jak tylko grzeszyć. Wir konnten kein gutes Werk tun. Nie byliśmy w stanie czynić nic dobrego. Insofern, dass es ein Werk ist, das anderen hilft, das kann schon sein. Oczywiście takie coś, że pomożemy komuś innemu, jak najbardziej. Aber nicht ein gutes Werk, das Gottes Zustimmung hat. Ale w tym sensie dobry uczynek, który Bóg uzna, to nie. Wir konnten nur sündigen. Potrafiliśmy tylko grzeszyć. Aber das ist wirkungslos gemacht. Ale to wszystko zostało, nie ma mocy działania. Der Gläubige muss nicht mehr sündigen. Wierzący nie musi więcej grzeszyć. Wir wissen, er kann es noch. Wiemy dokładnie, że może zgrzeszyć. Und leider machen wir damit auch viel Erfahrung. I niestety doświadczamy tego często. Aber wir müssen es nicht mehr. Ale wcale nie musimy. Weil dieser Leib der Sünde abgetan ist. Ponieważ to ciało grzechu jest unicestwione. Wir können zur Ehre Gottes leben. Możemy żyć ku chwale Bożej. Und das sagt Paulus, wir müssen der Sünde nicht mehr dienen. I Paweł mówi, nie musimy więcej służyć grzechowi. Wir sind keine Sklaven der Sünde mehr. Nie jesteśmy sługami grzechu. Gott hat uns befreit von dieser Macht der Sünde. Bóg nas uwolnił przed tą mocą grzechu. Ja, wir sind freigesprochen von der Sünde. Jesteśmy uwolnieni od grzechu. Weil wir gestorben sind. Ponieważ umarliśmy. Ein toter reagiert nicht mehr. Umarły nie reaguje. Und wenn die Sünde lockt, nawet jeśli grzech kusi, müssen wir nicht mehr reagieren. Nie musimy reagować. Das ist die eine Bedeutung des Kreuzes. To jest jedno znaczenie krzyża. Der alte Mensch mitgekreuzigt. Stary człowiek wespół ukrzyżowany. Der Leib der Sünde abgetan. I ciało grzechu unicestwione. Und Paulus erklärt jetzt weiter. I Paweł wyjaśnia dalej, wie wir das auch praktisch umsetzen. Jak możemy to praktycznie przenieść. Das erste ist, wir müssen verstehen, dass es so ist. Musimy zrozumieć, że to tak jest. Und dann sagt er in Vers 11, haltet dafür, dass ihr der Sünde tot seid. I w 11 wierszu mówi, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Gott hat dieses Urteil gesprochen. Bóg ten osąd wypowiedział. Wie der Richter beim Gericht. Tak jak sędzia orzeka. Er sagt, es ist so. Powiedział, tak jest. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Stary człowiek jest wespół ukrzyżowany. Der Leib der Sünde ist abgetan. I to ciało grzechu jest, grzeszne jest unicestwione. Die alte Stellung ist weg. Ich sehe die nicht mehr. Tego starego stanowiska już nie widzę. Und du musst nicht mehr sündigen. I nie musisz więcej grzeszyć. Und das erste ist, dass wir es annehmen, dass Gott das so erklärt. Pierwszy punkt jest taki, że musimy to powinniśmy to przyjąć, że Bóg to tak widzi. Ob wir es nun im Alltag erleben oder nicht. Obojętnie, czy doświadczamy tego w życiu codziennym, czy nie. Erst einmal nehmen wir an, was Gott uns sagt. Wir halten dafür, dass es so ist. Przyjmijmy to najpierw, że tak to jest, jak Bóg powiedział. Das zweite. A drugi punkt. Wir sollen unsere Glieder, unsere Hand, unseren Mund, unsere Gedanken, unsere Glieder. Nasze członki, nasze ręce, usta i tak dalej. Nicht mehr der Sünde zur Verfügung stellen, sondern Gott. Nie musimy dawać albo nie powinniśmy dawać do dyspozycji grzechowi, ale Bogu. Also das erste, ich sage, ja, ich nehme es an Gott. Dass es so ist. A więc pierwszy punkt, ja przyjmuję, że jest tak, jak Bóg powiedział. Zweitens, Gott, hier bin ich. A po drugi punkt, Boże, jestem do Twojej dyspozycji. Mit meiner Zeit, mit meinen Fähigkeiten. Oferuję mój czas, moje zdolności. Mit meinen Händen, mit meinen Ohren, mit meinen Augen, mit meinem Mund. Moje oczy, uszy, usta, ręce. Hier bin ich, nimm du mich. Tu jestem, weź mnie i użyj.
Ich möchte dir dienen. Chcę służyć Tobie. Ich möchte nicht mehr der Sünde dienen. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Nie chcę służyć grzechowi, chcę być do Twojej dyspozycji. Und dann sagt Paulus etwas Drittes. I trzeci punkt, który mówi Paweł. Er sagt Vers 17. Wir sind dem Bild der Lehre übergeben. 17. wiersz. Którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki. Was ist denn das, dieses Bild der Lehre? Co to jest ten zarys tej nauki? Ich meine, in letzter Konsequenz weist es uns auf den Herrn Jesus hin. Ja myślę, że ta ostatnia konsequencja wskazuje na Pana Jezusa. Alle Lehre, alle Gedanken Gottes finden wir in ihm. Każdą naukę, wszelkie myśli Boże znajdujemy w Nim. Ich sage ja, Gott, ich nehme an, was du sagst. Ich bin mitgekreuzigt. I mówię tak, ja przyjmuję to, co Ty, Boże, powiedziałeś. Jestem wespół ukrzyżowany. Zweitens, hier bin ich, Gott. Nimm du mich, gebrauche mich. Po drugie, tu jestem do Twojej dyspozycji. Użyj mnie. Ich will dir dienen. Chcę Tobie służyć. Und dann drittens, ich schaue den Herrn Jesus an. A po trzecie, ja patrzę na Pana Jezusa. Herr Jesus, in dir sehe ich alle Gedanken Gottes. Panie Jezu, w Tobie widzę wszelkie myśli Boże. Dir bin ich übergeben, dir möchte ich ähnlicher werden. Tobie chcę być podobny do Ciebie. Und dann gibt's eine Falle. Ale są przypadki. Und auf die kommt Paulus in Kapitel 7 zu sprechen. I o tych mówi Paweł w 7 rozdziale. Was ist diese Falle? Może co jest tą pułapką? Ich versuche in eigener Kraft Gott zu gefallen. Spróbuję podobać się Bogu z własnej siły. Und ich versuche es auf, nach einem Prinzip des Gesetzes. I spróbuję może według zasad zakonu. Ich mach mir Lebensregeln. Ustanowię, zapiszę sobie reguły mojego życia. Spätestens um 6 Uhr aufstehen. Najpóźniej wstawać o 6. Dann erstmal mindestens 10 Minuten beten. Najpierw 10 minut się modlić. Dann mindestens ein Kapitel lesen. Potem przeczytać jeden rozdział. Und so weiter. I tak dalej. Das ist ein Prinzip der Gesetzlichkeit. To jest taka zasada bycia zakonnym. So können wir Gott nicht gefallen. W ten sposób nie możemy się podobać Bogu. Das lernt diese Person in Römer 7. Tego uczy się ta osoba z 7 rozdziału. Und dann gibt's einen Ausweg aus dieser Falle. I jest wyjście z tej pułapki. Das kommt in Kapitel 8. To mamy w 8 rozdziale. Da steht, da ist der Geist Gottes. Tu jest Duch Boży als die Kraft des neuen Lebens. Jako moc nowego życia. Und deswegen sind wir frei gemacht. I dlatego jesteśmy uwolnieni. Da ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Tu jest ten to prawo czy ten zakon życia. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Zakon życia w Chrystusie Jezusie. Und dann sage ich nicht, ich muss jetzt das tun. I wtedy nie mówię, muszę to zrobić. Und das und das, dann bin ich ein guter Christ. I jeszcze to i to i to i wtedy dopiero będę dobrym chrześcijaninem. Sondern dann schlage ich meine Bibel auf. Tylko po prostu otwieram Biblię, um Nahrung für das neue Leben zu bekommen. Aby wziąć pożywienie dla mojego nowego życia. Und ich sage, Herr Jesus, leite mich durch deinen Geist. I mówię, Panie Jezu, kieruj mnie, proszę, duchem swoim. Und dann können wir in der Kraft des Geistes zur Ehre Gottes leben. I wtedy w tej sile ducha możemy żyć ku chwale Bożej. So merken wir, das Kreuz des Herrn Jesus hat eine Bedeutung für uns. I widzimy, że ten krzyż życia ma znaczenie dla nas. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Ten stary człowiek jest wespół ukrzyżowany. Wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Przeto i jeśli ktoś jest w Chrystusie Jezusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Nowe, oto jest nowe. I rozumiem, że mogę odpowiedzieć na odpowiedzieć Panu Jezusowi przez moje nowe życie. Eine zweite Stelle aus 1. Korinther 1. 1. Koryntian 1, drugie miejsce. Vers 18. 18 wiersz. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Das Wort vom Kreuz. Mowa o krzyżu. Von dem Herrn Jesus, der am Kreuz starb.
O Panu Jezusie, który zmarł na krzyżu. Von dem, der am Kreuz alles gut gemacht hat. O tym, który na krzyżu wszystko dobrze uczynił. Das ist für die Menschen, die verloren gehen, Torheit. To dla ludzi, którzy idą na zginienie, jest głupstwem. Es gibt verschiedene Dinge, die sie sagen mögen. Są różne rzeczy, które mogą wypowiadać. Einige sagen folgendes. Co niektórzy mówią tak? Ja, der Herr Jesus hat für eine gute Sache gekämpft. Tak, Pan Jezus walczył o zacną sprawę. Er wollte die Welt verbessern. Chciał polepszyć świat. Aber was hat's ihm gebracht? Ale co mu to dało? Er ist ja doch am Kreuz gestorben. Zmarł na krzyżu, tak czy siak. Und sie meinen, es ist Torheit. I my mówią, to jest głupstwo, głupota. Sie verstehen nicht, dass das der größte Sieg war. Nie rozumieją tego, że to było największe zwycięstwo. Aber wie ist es denn für uns, das Wort vom Kreuz? Ale jakie to słowo o krzyżu jest dla nas? Czym ono jest? Für uns ist es Gottes Kraft. Ono jest dla nas mocą Bożą. Ja, wir verstehen. Dort hat der Herr Jesus den größten Sieg errungen. Rozumiemy, że tam Pan Jezus osiągnął największe zwycięstwo. Er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. Przez śmierć zniszczył tego, który ma moc śmierci. Er hat den Sieg über den Teufel und über die Sünde errungen. On osiągnął zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Am Kreuz bekommt alles den richtigen Platz. Na krzyżu wszystko miało właściwe miejsce. Da müssen wir mal kurz drüber nachdenken. Pomyślmy o tym. Am Kreuz bekommt alles den richtigen Platz. Na krzyżu wszystko jest na właściwym miejscu. Ich selbst bekomme den richtigen Platz. Ja sam też mam właściwe miejsce. Wenn ich zum Kreuz gehe, was sehe ich? Jeśli idę pod krzyż, co widzę? Was ist mein Anteil am Kreuz? Jaki jest mój udział? Nur meine Sünden. Tylko moje grzechy. Das macht mich demütig. To sprawia, że jestem uniżony. Aber dann muss ich nicht weglaufen. Ale nie muszę uciekać. Dann sehe ich die Liebe Gottes, tam die vom Kreuz strahlt und die mich, den Sünder, meint. Tam widzę miłość Bożą, która promieniuje z tego krzyża i która przemawia do mnie. I z wielkim szczęściem i radością mówię: ja, es waren meine Sünden, die den Herrn Jesus am, die am Kreuz tragen musste. Tak, to były moje grzechy, które Pan Jezus musiał nieść na krzyżu. Aber dort bin ich angenommen, dort bin ich gerettet worden. Ale tam zostałem przyjęty, tam zostałem wyratowany. So bekomme ich selbst den richtigen Platz. I w ten sposób sam dostaję, czy otrzymuję to właściwe miejsce. Am Kreuz bekommt die Welt den richtigen Platz. Na krzyżu świat ma właściwe miejsce. Wir werden das gleich noch sehen. Za chwilę to zobaczymy. Aber am Kreuz bekomme ich auch den richtigen Eindruck von Gott. Ale na krzyżu, czy pod krzyżem, mam dobre wrażenie o Bogu. Von seiner Liebe, von seiner Heiligkeit. O Jego miłości, o Jego świętości. Am Kreuz kommt alles an den richtigen Platz. Pod krzyżem wszystko zajmuje właściwe miejsce. Und dann hat dieses Wort vom Kreuz Kraft. I to słowo o krzyżu ma moc. Wir sehen den Sieger vom Kreuz. Widzimy tego zwycięzcę z krzyża, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Erlösung, który dla nas stał się mądrością Bożą. Und es gibt uns Kraft. I daje nam siłę. Ein Beispiel dafür, dass uns das illustriert haben in Apostelgeschichte 3. Przykład, który nam to ilustruje, mamy w Dziejach 3. Da ist dieser Mann an der schönen Pforte des Tempels. Tu jest ten człowiek u tych pięknych wrót do świątyni. Und er ist lahm, er kann nicht laufen. I on jest sparaliżowany, nie potrafi chodzić. Keine Kraft. Nie ma siły. Und dann spricht Petrus zu ihm. I Piotr mówi do niego. Und später erklärt er das. I później to wyjaśnia. Er sagt in Vers 15, 15 wiersz, dass sie den Herrn Jesus getötet haben. Zabiliście Pana Jezusa. Das ist sein Werk am Kreuz. To jest jego dzieło na krzyżu. Aber dann sagt er in Vers 16, ale w 16 wierszu: vielleicht kannst du den Vers lesen. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło i Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Der Glaube an seinen Namen hat ihn stark gemacht. Wiara w imię Jego wzmocniła Go. Der Glaube an dieses Wort vom Kreuz, das gibt uns Kraft. Ta wiara w to słowo na krzyżu daje nam moc. Und
das sagt Paulus hier in 1. Korinther 1. I to mówi tutaj Paweł w 1. Korinthian 1. Wir lesen eine dritte Stelle. Trzecie miejsce. Galater 2. Galatian 2. Vers 19 und 20. Galatian 2, 19 i 20. Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben. Przez zakon umarłem zakonowi. Was bedeutet das? Co to znaczy? Nun, das Gesetz sagt, du sollst nicht lügen. Zakon mówi, nie kłam. Du sollst nicht stehlen. Nie kradnij. Du sollst nicht begehren. Nie pożądaj. Und wenn wir es doch tun, a jeśli mimo tego to czynimy, dann sagt das Gesetz, du musst sterben. To zakon mówi, musisz umrzeć. Das Todesurteil liegt auf uns. Czyli kara śmierci jest ciąży nade mną. Das Gesetz verurteilt uns zum Tod. Zakon osądza nas na śmierć. A was ist jetzt passiert? Ale co stało się teraz? Christus starb für uns. Chrystus zmarł za nas. Er hat an meiner Stelle dieses Todesurteil auf sich genommen. Zamiast mnie wziął tą karę śmierci na siebie. Das was das Gesetz sagt, hat er für mich erfüllt. To co mówi zakon, on za mnie wziął na siebie. Ich hatte den Tod verdient. Ja zasłużyłem na śmierć. Aber er starb für mich. Ale on zmarł za mnie. Und so nahm er dieses Urteil des Gesetzes für mich weg. I tak więc ten osąd grzechu, ta kara, która mnie się należała, on to usunął. Das Gesetz verurteilt mich. Zakon mnie osądza. Und ich bin gestorben. I zmarłem. Aber ich musste nicht selbst sterben. Ale nie musiałem umierać sam. Sondern Christus starb für mich. Ale Chrystus zmarł za mnie. Aber Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. I Paweł mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Ja, so sieht Gott es. Tak to Bóg widzi. Und deswegen bin ich auch dem Gesetz gestorben. I dlatego też nie żyję już dla zakonu. Stell dir vor, da wird einer verurteilt. Wyobraźcie sobie, że ktoś jest osądzony. Es gab ja jetzt vor kurzem einen Prozess in London, den haben viele verfolgt. Był jakiś czas temu proces w Londynie, który wielu ludzi śledziło. Wird dieser Mann verurteilt oder nicht? I zastanawiano się, będzie osądzony czy nie? Und dann hat die Richterin będzie, das Urteil gesprochen. Będzie skazany czy nie? I na koniec sędzia wypowiedział osąd. Und tatsächlich er musste ins Gefängnis. I faktycznie ten człowiek musiał być osadzony w więzieniu. Stell dir vor, die Richterin spricht das Urteil. I wyobraźcie sobie teraz, że ta sędzina wypowiada ten wyrok. Und dann fällt die Person tot um. I teraz ta i w tym momencie wypowiadania, odczytywania wyroku ta osoba umiera. Muss sie dann auch ins Gefängnis? Czy musi iść dalej do nadal do więzienia? Nein, sie muss nicht mehr ins Gefängnis. Nie, nie musi. Und so hat sind wir dem Gesetz gestorben. I właśnie tak umarliśmy dla tego zakonu, dla tego prawa. Es kann uns nicht mehr verurteilen. Ten zakon nie jest już nas w stanie osądzić. Weil wir mit Christus gekreuzigt sind. Bo z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani. Deswegen müssen wir uns auch nicht mehr dem Gesetz unterwerfen. Dlatego też nie musimy być poddani zakonowi. Das erklärt Paulus später in dem Brief. To później Paweł wyjaśnia w tym liście. Aber zuerst kommt dieser herrliche Vers 20. Ale najpierw mamy ten 20. wiersz. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Und nicht mehr lebe ich. Żyję więc już nie ja. Das ist das erste ich, was hier genannt wird. To jest to pierwsze, co tu jest nazwane nasze ja. Und es meint das ich vor meiner Bekehrung. I tu jest mowa o tym ja przed moim nawróceniem. Und Gott sagt weg. I Bóg mówi, nie ma tego. Gibt's nicht mehr. Już nie istnieje. Aber dann gibt's ein zweites ich. Ale jest też drugie ja. Christus lebt in mir. Chrystus żyje we mnie. Ich habe ein neues Leben. Mam nowe życie. Und dieses Leben ist Christus. I tym życiem jest Chrystus. Und jetzt kommt ein drittes ich. I jest jeszcze trzecie ja. Was ich lebe im Fleisch. Obecne życie moje w ciele. Und dieses dritte ich ist die verantwortliche Person hier auf der Erde.
I tym trzecim ja jest ta osoba odpowiedzialna na tej ziemi. So wie wir hier sitzen, tak jak my tutaj siedzimy, so stehen wir in Verantwortung vor Gott. Tak też jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. Wir leben im Fleisch, also unser natürliches Leben hier auf der Erde. A więc żyjemy naszym życiem tutaj na tej ziemi, w naszych ciałach. Und wir verstehen das. I rozumiemy to, das alte ich tot. Że to stare ja nie istnieje. Ich habe ein neues Leben. Ale moje nowe życie. Und was bedeutet das jetzt für meinen Alltag, für mich als verantwortliche Person? Co to dla mnie oznacza w moim dniu codziennym dla mnie? Wie setze ich das um? Jak ja to urzeczywistniam? Ich lebe durch Glauben. Żyję przez wiarę. Nicht auf einem Grundsatz des Gesetzes. Nie na podłożu zakonu. Durch Glauben. Przez wiarę. In der Verbindung zu Gott. W łączności z Bogiem. Der Glaube bringt mich in Gemeinschaft mit ihm. Wiara doprowadza mnie do mnie do społeczności z nim. Und so lebe ich mein Leben in Verbindung mit Gott. I tak żyję w tej łączności z Bogiem. Und dann zeigt Paulus das so wunderschön. I Paweł pokazuje to tak cudownie. Was ist das für ein Glaube? Cóż to za wiara? Es ist der Glaube an den Sohn Gottes. To jest wiara w Syna Bożego. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Was für eine Motivation für unser Leben. Cóż za motywacja dla naszego życia. Der Sohn Gottes hat mich geliebt. Syn Boży mnie umiłował. So sehr, dass er am Kreuz für mich starb. Tak bardzo, że umarł na krzyżu za mnie. Und ich verstehe es, ich bin mit Christus gekreuzigt. I rozumiem, że jestem z Chrystusem ukrzyżowany. Jetzt lebe ich durch Glauben an ihn. I żyję teraz przez wiarę w Niego. Dann darf ich morgens wach werden. Mogę się rano obudzić. Und ich darf sagen, Herr Jesus, danke, dass du für mich starbst am Kreuz auf Golgatha. I mogę powiedzieć, Panie Jezu, dziękuję, że Ty zmarłeś za mnie na krzyżu na Golgocie. Du schenkst mir einen neuen Tag. Darowałeś mi nowy dzień. Ich möchte heute dir Freude machen. Chcę dzisiaj być dla Ciebie radością. Ich möchte leben mit dir. Chcę żyć z Tobą. Ich möchte dir heute eine Antwort geben auf deine Liebe. Chcę odpowiedzieć na Twoją miłość. Herr Jesus, hilf mir dabei. Panie Jezu, pomóż mi w tym. Nimm dir mal in Gedanken ein Heft. Weźmy sobie w naszych myślach, że mamy, przyjmijmy, że mamy zeszyt. Sind ja einige hier, die Schule gehen. Są wśród nas tacy, którzy chodzą do szkoły jeszcze. Seit Corona gibt's ja in vielen Schulen iPads oder Tablets. I od czasów, gdy był koronawirus, to w wielu szkołach są tablety. Aber vielleicht gibt's ja auch noch Hefte, oder? Gibt's bei euch in der Schule noch ein Heft? I mam nadzieję, że jeszcze w szkołach używacie zeszytów. Da schlägst du in diesem Heft eine neue Seite auf. I teraz wyobraźmy sobie, że otwieramy nową, czystą stronę. I wyobraźmy sobie to tak, że nasz kolejny dzień, w którym się obudzimy, to jest jak ta czysta strona w tym zeszycie. I mówimy sobie, Panie Jezu, w tym nowym dniu, na tej stronie chcę zapisać sobie coś, co przeżyję z Tobą, co będzie radością dla Ciebie. Leben aus Glauben. Życie z wiary. An den Sohn Gottes, der mich geliebt. Życie w Syna Bożego, który mnie umiłował. Und dem ich eine Antwort geben darf an jedem neuen Tag. I któremu mogę dać odpowiedź każdego nowego dnia. Eine vierte Stelle aus Galater 5. Czwarte miejsce z Galacjan 5. Vers 24. 24 wiersz. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Wieder etwas, was mit dem Kreuz des Herrn Jesus zu tun hat. Znowu coś, co ma do czynienia z krzyżem. Wer zu dem Herrn Jesus gehört, kto należy do Jezusa, wer des Christus ist, do Chrystusa Jezusa, der hat das Fleisch gekreuzigt, ten ukrzyżował ciało samt den Leidenschaften und den Begierden. Razem z namiętnościami i żądzami. Vom Grundsatz her haben wir das eben schon in Römer 6 gelesen. Co do zasady czytaliśmy Rzymian 6. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt. Stary człowiek jest wespół ukrzyżowany. Der Leib der Sünde ist abgetan.
I to ciało grzechu jest unicestwione. Aber wenn Paulus das hier in Galater 5 schreibt, ale gdy Paweł to pisze tutaj w Galacjan, dann schließt er die praktische Verwirklichung mit ein. To tutaj zawiera w tym to praktyczne jak my to urzeczywistniamy w praktyce. Er meint nicht nur das, was grundsätzlich wahr ist, on nie ma na myśli tylko to, co jest co do zasady prawdą, sondern er sagt auch, das haben wir getan, das haben das praktisch umgesetzt. Ale mówi praktycznie to przenieśliśmy to w praktykę. Nun ist uns allen bewusst, i wszyscy jesteśmy świadomi, dass uns das nicht in jedem Augenblick des Lebens gelingt. Że nie każdej chwili naszego życia nam się to udaje. Aber Paulus zeigt das hier, wie das geschehen kann. Ale Paweł pokazuje, jak może to mieć miejsce. Wandelt im Geist. Chodźcie w duchu. Und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. A nie będziecie wtedy spełniali pożądliwości ciała. Was bedeutet das wandeln im Geist? Das steht ja in Vers 16. 16. wiersz. Co to znaczy to postępowanie według ducha? Wandeln in der Kraft des Geistes Gottes. To jest chodzenie według mocy ducha. Wie kann das gehen? Jak to może mieć miejsce? Und ich meine, es geht einfach darin, dass wir dem neuen Leben Nahrung geben. Myślę, że prosto mówiąc, w ten sposób, że będziemy nasze nowe życie karmili. Wir wissen, in uns ist noch die alte Natur. Wiemy, że jest w nas jeszcze stara natura. Das, was die Bibel das Fleisch nennt. Biblia nazywa to ciałem. Und das hat Leidenschaften und Begierden. I to nasze ciało ma żądze i pożądliwości. Und jetzt können wir diesem Fleisch Nahrung geben. I teraz możemy odżywiać to nasze ciało. Und es gibt viele Möglichkeiten heute dem Fleisch Nahrung zu geben. I dzisiaj mamy wiele możliwości, by odżywiać nasze ciało. Ich muss diese Möglichkeiten jetzt nicht aufzählen. I myślę, że nie muszę tu nic wymieniać. Ich mach mal ein, zwei Beispiele. Dwa przykłady. Da gibt es so eine Funktion, da kann man am Status was posten. Mamy w jakiejś aplikacji taką funkcję, że w naszym statusie możemy coś umieścić. Das ist ja nicht böse. To jest nic, nie jest to nic złego. Aber stell dir vor, du schaust dir das immer nur an. Ale wyobraźcie sobie, że ciągle na to patrzymy. Und da siehst du jemanden, ach, der ist gerade im Urlaub. I ten ktoś w tym statusie pisze, jestem na urlopie. Und was kommt im Herzen auf? I co budza się w moim sercu? O, ich wäre auch gerne im Urlaub. O, też bym chętnie tam też bym chętnie udał się na urlop. Und Urlaub ist nichts Schlimmes. Urlop to nic złego. Wir können uns freuen, wenn es mal einen Urlaub gibt. Możemy się z tego cieszyć, jak możemy jechać na urlop. Aber siehst du, wenn du immer nur das anschaust, ale zobaczcie, jeśli ciągle na ten status czyjś, albo będziemy ciągle obserwować ten status, dann werden diese Wünsche und diese Gedanken, die werden genährt und werden immer größer. To wtedy nasze myśli są karmione i coraz bardziej tego chcemy. Und dann merkst du, da kommt ein Verlangen, da kommen Gedanken und auf einmal kommt auch Unzufriedenheit, vielleicht kommt Neid. I te myśli przybierają i coraz bardziej się tym zajmujemy i może gorzkniejemy wtedy, nagle jesteśmy niezadowoleni, że jeszcze nie pojechaliśmy i wtedy pojawia się zazdrość. Wir merken, ist nicht ganz ohne Gefahr. I możemy zobaczyć, że taka prosta rzecz jak ten status to może być bardzo niebezpieczne. Und wir setzen uns manchmal diesen Gefahren aus. A my sami wystawiamy się na te niebezpieczeństwa. Und zwar in einem Umfang oder in einem Maß, dass es nicht mehr gesund ist. I tak, w taki sposób, który nie jest już zdrowy, który nie jest właściwy. Das neue Leben in uns freut sich an anderen Sachen. Nowe życie, które jest w nas, cieszy się z innych rzeczy. Es freut sich am Herrn Jesus. Cieszy się z Pana Jezusa. Es freut sich am Wort Gottes. Cieszy się ze Słowa Bożego. Und wenn ich mich mit dem Herrn Jesus beschäftige, a gdy zajmuję się Panem Jezusem, dann gibt das dem neuen Leben Nahrung und Kraft. To wtedy nowemu życiu daję ten pokarm i siłę. Und
dann entfaltet sich das neue Leben. I wtedy to nowe życie rozwija się. Und dann hat der Geist Gottes, der in uns wohnt, etwas, das er nehmen kann, um uns anzuspornen. I wtedy Duch Boży ma coś, o co może zaczepić się w nas. Nun ist es wahr, wir können nicht den ganzen Tag Bibel lesen. Też jest to prawdą, że nie jesteśmy w stanie czytać cały dzień Biblii. Aber ich glaube, wir empfinden, dass unser Leben in diesem Sinn gesund sein muss. Ale myślę, że odczuwamy to, że w tym sensie nasze życie musi być zdrowe. Und dass wir vielleicht auch empfinden, dass wir noch mal etwas korrigieren sollten. I myślę, że możemy to odczuć, że są punkty, które musimy skorygować w naszym życiu. Dass wir uns mit den richtigen Dingen beschäftigen. Abyśmy zajmowali się właściwymi rzeczami. Ich möchte das wirklich mal so konkret sagen. Chciałbym to tak konkretnie przedstawić. Ich weiß, ihr habt hier in eurem Land viele Flüchtlinge aus der Ukraine. Wiem, że w waszym kraju przebywa obecnie wielu uchodźców z Ukrainy. Ich habe auch einige getroffen. Spotkałem też co niektórych. Und es hat mich schon tief bewegt. I poruszyło mnie to bardzo. Da sind Mütter, die sind mit ihren Kindern geflohen. Matki, które uciekły ze swoimi dziećmi. Der Mann muss an der Front kämpfen. A mąż czy ojciec musi walczyć na froncie. Und das einzige, was sie mitnehmen konnten, war eine Tasche. I jedyną rzecz, którą zabrały ze sobą, udało im się zabrać, to była jedna torba, walizka. Diese Frau wusste nicht, ob sie ihren Mann noch mal wieder sieht. I ta kobieta, którą spotkałem na przykład, nie wiedziała, czy zobaczy jeszcze swojego męża. Sie wusste nicht, ob sie jemals wieder in ihr Haus zurückkehren kann. Nie wie, czy kiedykolwiek będzie mogła wrócić do swojego domu. Stell dir das mal vor, du müsstest heute gehen. Wyobraźcie sobie to, że dzisiaj musicie uciekać. Eine Tasche und du weißt nicht, ob du noch mal zurückkommst. Jedna walizka czy jedna torba i nie wiesz, czy wrócisz. Eine Tasche und sonst nichts. Jedna torba i nic więcej. Doch. A jednak? Eine Tasche und den Herrn Jesus. Jedna torba i Pan Jezus. Er ist ja da. On jest. Ihn nehmen wir mit. Tego możemy wziąć. Er ist bei uns. On jest przy nas. Aber die Frage ist, ist mir das genug? Ale pytanie brzmi, czy mi to wystarczy? Nun, wir müssen jetzt nicht gehen. Oczywiście nie musimy uciekać. Aber wenn wir das so erleben, dann müssen wir uns doch mal die Frage stellen. Ale jeśli to tak przeżywamy, czy możemy przeżyć, to musimy sobie postawić takie pytanie. Herr Jesus, habe ich genug, wenn ich dich habe? Panie Jezu, czy wystarcza mi to, gdy mam Ciebie? Nun, das war etwas ein Nebengedanke. To była myśl poboczna. Aber es ging uns darum, das neue Leben zu nähren. Ale chodzi o to, abyśmy karmili nasze nowe życie. Und deswegen haben wir eben auch nachgedacht über den Herrn Jesus, den Mann am Kreuz. I rozmyślaliśmy o Panu Jezusie, o tym mężu na krzyżu. Und dadurch wird das neue Leben gestärkt. I przez to nowe życie jest wzmacniane. Und dann können wir es auch wirklich in der Praxis umsetzen. I wtedy możemy to przenosić na naszą praktykę. Dass das Fleisch gekreuzigt ist samt den Leidenschaften und den Begierden. Ciało jest ukrzyżowane razem z namiętnościami i żądzami. Noch ein Vers aus Galater. I jeszcze jeden wiersz z Galacjan. Galater 6, Vers 14. 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Wir haben eben daran gedacht, dass am Kreuz alles den richtigen Platz bekommt. Mówiliśmy przed chwilą, że na krzyżu wszystko ma właściwe miejsce. Auch die Welt. Również i świat. Sie offenbart sich in ihrem wahren Charakter. Ten świat objawił się tam, objawił swój prawdziwy charakter. Sie hat keinen Platz für den Herrn Jesus. Ten świat nie miał miejsca dla Pana Jezusa. Sie will ihn nicht. Nie chciał go. Und oben über diesem Kreuz stand diese Überschrift. I nad krzyżem właśnie, nad Panem Jezusem wisiał ten napis. In drei Sprachen. W trzech językach. Hebräisch. Hebrajski. Griechisch. Grecki. Lateinisch. I łacina. Man könnte sagen, Hebräisch, das war die Sprache der religiösen Welt. Można by powiedzieć tak, hebrajski to był język świata religijnego. Die Sprache, die Schriftgelehrten kannten. Język, którą znali uczeni w piśmie. In der sie ihre Bibel lasen.
język, w którym czytali swoje Biblię. Die Sprache der religiösen Welt. Język religijnego świata. Sie hatten eine Religion, aber sie wollten Christus nicht. Mieli swoją religię, ale nie chcieli Chrystusa. Die religiöse Welt hat ihn gekreuzigt. Ten religijny świat go ukrzyżował. Lateinisch. Łacina. Die Sprache der politischen Welt. Język polityki. Die Sprache, die man in Rom sprach. Tym językiem mówiono w Rzymie. Das römische Reich, das die Vormacht oder Oberhand hatte. Ten Rzymianie, którzy podbijali czy byli władcami. Und der regierende dieser politischen Macht, der Pilatus, hat den Herrn Jesus verurteilt. I ten rządzący tym politycznym światem Piłat osądził Pana Jezusa. Skazał go. Griechisch die Sprache der kulturellen Welt. A grecki język świata kulturalnego. So bekommt auch die Welt am Kreuz den richtigen Platz. Tak i świat na krzyżu zajął czy miał to właściwe miejsce. Und Paulus sagt hier, i Paweł tu mówi, durch den Herrn Jesus ist mir die Welt gekreuzigt. Przez Pana Jezusa świat jest dla mnie ukrzyżowany. Das heißt, die Welt hat für mich am Kreuz ein Ende gefunden. To oznacza, ten świat skończył się dla mnie na krzyżu. Und bei Paulus war das radikal. I u Pawła było to radykalne. Er sagt, was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. I mówi, cokolwiek było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa uznałem za szkodę. Was meinst du, wann war Paulus glücklicher? Jak myślicie, kiedy Paweł był bardziej szczęśliwy? Vor Damaskus oder nach Damaskus? Przed tą podróżą do Damaszku czy po? Vor Damaskus waren ihm diese ganzen Sachen wichtig, religiöse Welt. Dla, przed Damaszkiem te wszystkie rzeczy były dla niego ważne, ten religijny świat. Der frommste, der erste, der beste sein. Bycie tym najbardziej pobożnym, najlepszym, najwspanialszym. Und dann hat das ein Ende für ihn gefunden. I to się dla niego zakończyło. Wann war er glücklicher? Kiedy był szczęśliwszy? Die Frage können wir leicht beantworten, oder? Bardzo prosto odpowiedzieć na to pytanie. Und jetzt dürfen wir eins nicht verwechseln. Nie zapominajmy o jednym. Wir dürfen glücklich nicht verwechseln mit einem einfachen Leben. Nie zastępujmy tego, że szczęśliwe to znaczy proste życie. Paulus hatte nach seiner Bekehrung kein einfaches Leben. Nie rozumujmy tego tak, że szczęśliwe to jest łatwe życie. Paweł wcale nie miał po swoim nawróceniu łatwego życia. Er hat viele Schwierigkeiten aushalten müssen. Musiał wytrzymać wiele trudności. Wahrscheinlich mehr als vor seiner Bekehrung. Prawdopodobnie o wiele więcej niż przed swoim nawróceniem. Aber er hatte ein glückliches Leben. Ale jego życie było szczęśliwym życiem. Er hatte Freude im Herrn Jesus. Miał radość w Panu Jezusie. Und die Frage ist für uns, a pytanie dla nas brzmi, suchen wir ein einfaches Leben oder ein glückliches Leben? Szukamy prostego życia czy szczęśliwego życia? Für Paulus war die Welt zu Ende gekommen am Kreuz des Herrn Jesus. Dla Pawła ten świat zakończył się na krzyżu Golgoty. Aber er sagt auch, ich bin auch für die Welt gekreuzigt. Ale on mówi, ja też jestem dla świata ukrzyżowany. Und ich glaube, er denkt da an etwas, was der Herr Jesus selbst gesagt hat. I myślę, że on myślał tutaj o czymś, co sam Pan Jezus powiedział. Wer mir nachfolgt, kto idzie za mną, der muss sein Kreuz aufnehmen täglich. To musi codziennie brać krzyż swój. Was bedeutet das, sein Kreuz aufnehmen? Co to oznacza brać krzyż swój? Stell dir vor, da geht einer in Israel und trägt ein Kreuz auf seinem Rücken. Wyobraźcie sobie, że w Izraelu taką scenę, idzie ktoś i niesie sobie krzyż. Den brauchst du abends nicht mehr zur Party einladen. Takiego kogoś na jakąś imprezę byś nie zaprosił wieczorem. Du weißt, der kann nicht mehr kommen. Bo wiesz, że on nie przyjdzie. Der hängt gleich am Kreuz. Bo za chwilę go powieszą na tym krzyżu. Lohnt sich nicht, den einzuladen. Nie ma sensu go w ogóle zapraszać. Ich glaube, das bedeutet es, sein Kreuz aufzunehmen. I myślę, że właśnie to oznacza to, brać swój krzyż. In der Welt so zu leben, dass sie merken, es lohnt sich nicht, sie einzuladen zu dem Vergnügen ohne Gott. Aby ten świat zauważył, że tego człowieka nie opłaca się zapraszać na, do życia takiego, które prowadzimy dla naszych własnych pożądliwości, dla naszej własnej uciechy. Die machen sowieso nicht mit. Bez Boga. Die machen sowieso nicht mit.
Bo ten ktoś tak czy owak nie przyjdzie na takie, na takie spotkanie. Die wollen ja für ihren Jesus leben. Bo ten ktoś chce żyć dla swojego Jezusa. Wollen wir das? Chcemy tego? Es ist ein glückliches Leben. To jest szczęśliwe życie. Am Kreuz ist für mich die Welt zu Ende gekommen. Na krzyżu ten świat się dla mnie skończył. Und ich bin für die Welt uninteressant geworden. A ja dla tego świata stałem się osobą niegodną zainteresowania. So haben uns diese Stellen bis jetzt mehr gezeigt, was am Kreuz zu Ende gekommen ist. Te miejsca pokazywały nam, co na krzyżu zakończyło się. Der alte Mensch mitgekreuzigt. Stary człowiek ukrzyżowany. Das Fleisch mitgekreuzigt. Ciało. Und so weiter. I tak dalej. Aber jetzt lesen wir zum Schluss noch zwei Stellen. Ale na koniec jeszcze dwa miejsca. Was uns durch das Kreuz geworden ist. Co uzyskaliśmy na krzyżu? Kolosser 1, Vers 20. Kolosan 1, 20. Nur den mittleren Teil, in dem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Dzięki 1:20 pod koniec. Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. Er hat Frieden gemacht. On uczynił pokój. Wir waren Feinde Gottes. Byliśmy nieprzyjaciółmi Bożymi. Nicht weil Gott unser Feind war. Nie dlatego, że to Bóg był naszym nieprzyjacielem, sondern weil wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Ale to my przeciwko niemu się odwróciliśmy. Aber der Jesus hat Frieden gemacht. Ale Pan Jezus uczynił pokój. Frieden mit Gott. Pokój z Bogiem. Er hat doch Frieden untereinander möglich gemacht. On uczynił, że sprawił, że ten pokój był możliwy pomiędzy nami. Was ist das für eine herrliche Sache, Frieden mit Gott. Cóż to jest za wspaniała rzecz, pokój z Bogiem. Mit Gott versöhnt. Z Bogiem pojednani. Zusammengebracht mit Gott. Wspólnie przyprowadzeni czy doprowadzeni z Bogiem. Jesteśmy doprowadzeni do obecności Boga, Bożej. Jesteśmy wolni. I możemy poruszać się w tym świecie w społeczności z Bogiem. Mamy dostęp do tronu łaski. Mamy pokój z Bogiem. Jak cudowne to jest. Und noch eine Stelle aus Epheser 2. I Efezjan 2. Epheser 2, Vers 16. 16. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Was bedeutet das, die beiden in einem Leib mit Gott versöhnen? Co to oznacza obydwóch pojednać w jednym ciele przez krzyż? Wer sind diese beiden? Co tu, o czym jest mowa, mówiąc tych obydwóch? Es sind einmal die Glaubenden, die ursprünglich ihrer natürlichen Abstammung nach aus dem Judentum kamen. To są wierzący, którzy pochodzą z żydostwa. Paulus erklärt in diesem Abschnitt, sie waren äußerlich nahe bei Gott. I Paweł to wyjaśnia, że zewnętrznie oni byli blisko Boga. Sie hatten Bündnisse, sie hatten Verheißungen. Mieli przymierza, obietnice. Aber innerlich waren sie weit weg von Gott. Ale wewnętrznie byli z dala od Boga. Aber dann haben sich aus diesen Juden welche bekehrt. Ale z tych Żydów, co niektórzy się nawrócili, haben an den Herrn Jesus geglaubt. Uwierzyli w Pana Jezusa. Und die anderen? A inni, ci drudzy, sind die aus den Nationen. To ci z narodów. Sie waren innerlich weit weg von Gott. Oni wewnętrznie byli daleko od Boga. Und äußerlich auch. I zewnętrznie też. Aber durch den Glauben an den Herrn Jesus sind sie mit Gott versöhnt. Ale przez wiarę w Pana Jezusa zostali pojednani z Bogiem. Und jetzt hat Gott nicht nur die Einzelnen mit sich versöhnt. I teraz Bóg nie pojednał tylko tych i tej jednej grupy, sondern hat auch die beiden Glaubende aus Nationen, Glaubende aus Juden zu einem Leib zusammengefügt. I tych wierzących z Żydów, wierzących z pogan, on z nich uczynił jedno ciało. Und wo wurde das möglich? Gdzie to się stało możliwe? Am Kreuz auf Golgatha. Na krzyżu na Golgocie. Er hat die beiden zu einem neuen Menschen geschaffen, in einem Leib mit Gott versöhnt durch das Kreuz. Obydwóch pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Er hat durch das Kreuz die Feindschaft weggetan. Przez krzyż usunął nieprzyjaźń. Nicht nur die Feindschaft, die zwischen dem Einzelnen und Gott bestand. Nie tylko tą nieprzyjaźń pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Auch die Feindschaft, die untereinander bestand. Ale i tą nieprzyjaźń, która była pomiędzy ludźmi. Und wir lernen auch ganz praktisch. Bardzo praktycznie.
Wenn der Herr Jesus am Kreuz vor uns steht. Gdy Pan Jezus jest przed nami na krzyżu, dann ist das die Ende, das Ende der Feindschaft. To jest to koniec nieprzyjaźni. Wie können wir miteinander in Frieden und Freude den Weg gehen? Jak możemy wspólnie razem iść w tej radości i w pokoju? Wenn der Herr Jesus am Kreuz vor uns steht. Gdy Pan Jezus na krzyżu stoi przed nami. Am Kreuz bekommt alles den richtigen Platz. Na krzyżu wszystko ma właściwe miejsce. Da werden wir auch keine falsche Lehre haben, da werden wir auch keine falsche Praxis haben. Tam nie będzie błędnych nauczycieli, złych praktyk. Das sind ja alles Dinge, für die der Herr Jesus starb am Kreuz. To są, tam są rzeczy, które, za które Pan Jezus zmarł na krzyżu. Ja, so sind wir auch durch das Kreuz. Tak więc przez krzyż zusammengebracht zu dieser wunderbaren Einheit. Jesteśmy wspólnie razem przywiedzeni do tej cudownej jedności. Und so sagt Paulus, haben wir beide Zugang zu dem Vater. I mamy wspólnie razem przystęp do Ojca. Wir dürfen gemeinsam dem Vater mit Dank und Anbetung nahen. I możemy wspólnie razem z dziękczynieniem i uwielbieniem zbliżać się do Ojca. Wir haben am Anfang dieses Lied gesungen. Na początku tej pieśni śpiewaliśmy, dass wir uns darauf freuen, bald bei dem Herrn Jesus zu sein. Że cieszymy się z tego, że wkrótce będziemy u Pana Jezusa. Und dann, wenn wir im Himmel sind, i wtedy, gdy będziemy w niebie, dann werden diese Ergebnisse des Kreuzes 100% praktisch wirklich sein. To wtedy te rezultaty krzyża w praktyce w 100% się urzeczywistnią. Wir haben gesehen, der Stellung nach ist alles jetzt schon 100%. I widzieliśmy, że co do stanowiska już teraz w 100% to wszystko jest. Die Tatsachen bestehen. To jest pewne. Aber in der praktischen Umsetzung ist es nicht immer so. Ale w naszym praktycznym urzeczywistnianiu nie zawsze tak jest. Aber wenn wir beim Herrn Jesus sind. Ale gdy będziemy u Pana, dann wird Stellung und Praxis 100% übereinstimmen. To wtedy stanowisko nasze i nasza praktyka będą w 100% zgodne. Dann wird keiner mehr fehlen von denen, die er zu einem Leib zusammengefügt hat. Nie będzie ani jednego brakowało z tych, których on, z których on uczynił to jedno ciało. Dann wird keine Leidenschaft und Begierde des Fleisches mehr da sein. Nie będzie pożądliwości ciała. Dann wird es 100% so sein, wie es jetzt schon sein könnte. Tam będzie wtedy tak, jak już teraz by mogło być. Und dann werden wir ewig an den denken, der Jesus, der gekreuzigte ist und bleibt. I będziemy po wieki myśleć i rozmyślać i rozważać tego, który jest tym Jezusem ukrzyżowanym i pozostanie nim. Aber wir dürfen auch jetzt schon immer wieder zum Kreuz gehen. Ale już teraz możemy ciągle na nowo przychodzić do krzyża, pod krzyż. Und wir dürfen das ruhig ganz bewusst machen. I możemy to całkiem świadomie czynić. Wir müssen dafür nicht nach Jerusalem reisen. Wcale nie musimy jechać do Jerozolimy. Aber in Gedanken. Ale w naszych myślach. Dürfen wir zu diesem Ort Golgatha gehen. Możemy przychodzić do, na to miejsce Golgota. Und dürfen in Gedanken blicken auf den, der dort hängt, am Kreuz in der Mitte. I w myślach naszych możemy myśleć, możemy rozmyślać o tym, który wisi po środku. Dürfen nachdenken über das, was dort geschehen ist. I rozmyślać o tym, co tam się stało. Und es wird unser Leben verändern. I to zmieni nasze życie. Wir verdanken ihm alles. Bo jemu zawdzięczamy wszystko. Und wir wollen jeden Tag dorthin gehen, zu dem Kreuz. Chciejmy codziennie iść pod krzyż. Um wirklich durch Glauben zu leben. Aby żyć przez wiarę. An den Sohn Gottes, der mich geliebt, wiarę, sich selbst für mich hingegeben hat. Wiarę w Syna Bożego, który mnie miłuje i siebie samego za mnie dał. Zmienię skały i wzgórza wznoszą krzyk na Jego cześć. Stada na tysiącach wzgórz towarzyszą mi, by nieść chwałę Jego stworzenia. Lecz On ma tylko usta me, by dosięgnąć duszę, mówiąc jej, czym Jego miłość jest. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Swą dumę złożę u Twoich stóp, złamane serce swe, szczęśliwa z trudem wierząc, żonu.
używa nawet mnie, niewolnika miłości, dzieląc jego wstyd, cierpienie i nawet śmierć. Boże, składam dziś przed Tobą moje puste życie, odrzucając wszystko, co wiedziałam o życiu na tym świecie. Przemień mnie Twą mocą, aby każdy widzieć mógł miłość i przebaczenie, które mogą uwolnić mnie. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, jeszcze jeden dzień. Swą dumę złożę u Twoich stóp, złamane serca swe, szczęśliwa z trudem wierząc, że On używa nawet mnie, niewolnika miłości. Wychyliłam się, by podnieść go, ulicami płynęła krew i krzyk pustki rozdzierający, i złoto pokryte rdzą, i zrozpaczony naród skazany na Boże salon. Pozwól żyć mi, służąc Tobie, choć jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień.